Dobry wieczór, to jest MMA Studio z numerem 23. Działo się w ten weekend, przegadamy to sobie z Marianem Ziółkowskim. Cześć Marian. Dobry wieczór. I naszymi gośćmi Artur Ostaszewski, cześć. Cześć, witajcie. Albert Odzimkowski. Cześć, witam, panowie. Witam, siemano. Działo się w ten weekend, ale były też bardzo fajne ogłoszenia. Albert, od tego zaczniemy. Twoja walka z Humburgerem. Fajne zestawienie, KSW wraca w lutym do Liberca. Marian, wiem, że masz tu kilka dobrych pytań, więc śmiało, gadaliśmy o tym w samochodzie, dobrą analizę zrobiłeś tej walki. Tak, i grafikę, ale numer dwa od razu poprosimy. Ale pierwsze pytanko mamy, dziękuję, że wpadłeś. Maciek Turski się nie obrazi i czy kanał sportowy nie ma problemu z tym, że zaglądasz do nas? Nie, na pewno nie ma żadnego z tym problemu, naprawdę bardzo lubię być waszym gościem, jestem już któryś raz, nie jest to mój pierwszy grafika raz. Grafika numer także, dwa, przepraszam, wejdę w słowo, tutaj mam grafikę numer jeden, czyli podsumowanie tego KSW. Chyba, że ty masz, Marian, jakieś inne, wiesz co chodzi, które było w weekend. nie, żadnego infa nie mam. Słuchaj, bo walczyłeś w listopadzie, walka twoja z Humburgerem będzie w lutym. To są praktycznie 3 miesiące, nie uważasz, że za szybkie tempo? Wiesz co, ja też zawsze byłem, Marian, zawodnikiem startowym. Ja często nawet starty zawodowe, pamiętam, jak jeszcze był taki przepis na Almie w turnieju Full Contact. Do 4 walk zawodowych można było bić się na Almie. Ja po prostu jeździłem czasami tak posparować. Przeplatałem również starty sobie w K1, w kickboxingu. Jeździłem na zapasy w stylu wolnym. Zawsze lubiłem tą atmosferę zawodów i ja lubię, by przechodzić z cyklu jednego przygotowań do drugiego. Nawet powiedziałbym, żebym dużo wcześniej wrócił na matę, tylko chwilę po walce się rozchorowałem, teraz znowu się rozchorowałem, ale dzisiaj co prawda już się udało zrobić jeden trening, taki powiedzmy na pół gwizdka, ale mi się wydaje, że ja jestem po prostu zawodnikiem startowym i to jak najbardziej mi służy. To prawda. Pamiętam w przeszłości, że byłeś takim zawodnikiem właśnie, który lubił się często bić. Po ostatnim zwycięstwie od razu mówiłeś, że kolejnym rywalem chciałbyś, żeby to był Dominik Humburger. Czemu właśnie go sobie upatrzyłeś? Wiesz co, przejrzałem sobie ranking KSW. Raz, że Dominik zamyka ten ranking. Dwa, to jego ostatnie zwycięstwo również było nad Georgesem Bueno. Tam wygrał decyzją sędziowską. I jakoś samo mi się to spięło. To nic personalnego. Poza tym myślę, że to będzie fajna walka. Z racji tego, że mamy troszeczkę odmienne style. Ale widzę również tutaj swoje szanse. Widzę też po nim, że on z walki na walkę wychodzi jakby coraz, jest zawodnikiem coraz lepszym. I drugą taką rzecz, która też mnie motywowała dodatkowo, też nigdy nie biłem się na terenie rywala. Zawsze jak wychodzę, to mam mocne wsparcie fanów, a tu jednak liczę się z tym, że ja będę wychodzić i ta hala będzie na mnie buczeć. I chciałem po prostu też takie dodatkowe doświadczenie przeżyć, zobaczyć po prostu, jak to jest bić się na obcym terenie. Tym bardziej, że wiem, że będzie on ulubieńcem miejscowej publiczności. No właśnie miałem to pytanie, bo przejrzałem twój rekord i nie biłeś się nigdy za granicami tak. Polski, a ty bardziej na terenie rywala. Będzie to motywujące, czy może cię zestresować? Wydaje mi się, że tak. Na pewno będzie stres, ale ten stres uważam, że jest potrzebny i na pewno to jest dla mnie takie nowe doświadczenie, które chciałbym po prostu przeżyć. Także naprawdę mega się jaram na tą walkę, także już nie mogę się doczekać, kiedy już będę w stanie 2 razy dziennie trenować. Już jeszcze słychać troszkę po głosie, ale myślę, że jeszcze parę dni i wjeżdżamy na pełne obroty. Ja myślałem, że to gardło zdarte po gali Strife, bo tam byłeś w narożniku. I to w kilku narożnikach, można powiedzieć. Zaraz sobie o tym Strife'ie pogadamy. Zresztą był tam też oczywiście Artur jako matchmaker Strife. To może od razu przejdę. No jak panowie tę galę oceniacie? 4. gala Strife w tym roku. Wiem, że plany na przyszły rok są ambitne, ale może podsumujmy najpierw tę galę, Artur. No ja jestem bardzo zadowolony. Pod każdym względem. Przede wszystkim były, wydaje mi się, że no na pewno nie jestem obiektywny, ale wydaje mi się, że w miarę obiektywnie można powiedzieć, że były po prostu dobre walki. Więc taki pierwszy kamień z serca, no bo to zawsze jest stres po prostu, czy no jak widać wspaniała rozpiska na przykład KSW, no nie oddała aż tak tej efektowności w klatce, choć oczywiście nazwiska zacne, nawet bardzo zacne. Natomiast nasza gala myślę, że wyszła fajnie, obejrzała się wspaniale, dzisiaj patrzyłem 76 tysięcy widzów, wyświetleń już na YouTubie, także no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Doping wspaniały, naprawdę, no myślę, że mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że najlepszy doping w historii w krótkiej historii naszej organizacji. To nasza łącznie 6. gala bodajże.
6 lub 7 gala łącznie Strife, natomiast no, takiego dopingu jeszcze nigdy nie było tak mocnego, tak żywiołowego. I to nie tylko randomskich zawodników, oczywiście to głównie, natomiast fajny doping przywiózł Patryk Grabowski, fajny doping przywiózł Konrad Kosakowski, jeszcze paru chłopaków, Bożencki miał też całkiem dobry doping, także zdecydowanie na plus, myślę, że do Radomia wrócimy dosyć szybko. To poproszę grafikę numer 5, podsumujemy sobie tę kartę. Kto był waszym zdaniem, albo inaczej, trzech największych zwycięzców tej gali? Wiem, Albert, że nie będziesz tutaj obiektywny, no ale... No ja będę tutaj bardzo subiektywny, na pewno, dlatego troszeczkę pozostawię sobie walki moich kolegów gdzieś z boku. Bardzo podobał mi się Sumiński w stójce, jego debiut zawodowy. Co prawda zerkałem kątem oka tą walkę, naprawdę bardzo duży przede wszystkim spokój. I widać, że ten gość przede wszystkim ma bardzo fajny styl i też te wszystkie techniki przeniósł z kickboxingu i potrafi z nich korzystać. Na pewno cieszy bardzo zwycięstwo Patryka Grabowskiego. Też widać, że ten gość ma papiery do dużych rzeczy, ale no tutaj pan Wróbel pokazuje, że naprawdę to jest chłopak stworzone do wielkich rzeczy. Michalczuk, znakomity zawodnik, dwie ostatnie świetne walki wygrane, a tutaj tak naprawdę wjechał pan ekspres i zrobił bardzo szybko robotę. Kacper Wróbel fenomenalnie. Ty go, Artur, zapowiadałeś jako taki wschodzący talent, wschodzącą gwiazdę swojej kategorii wagowej. Myślisz, że on namiesza? Bo to jest dalej młody chłopak bardzo. No ma ku temu na razie wszystkie zapowiedzi i papiery. Jak zawsze w takiej sytuacji pewnie warto byłoby go zobaczyć na troszkę dłuższym dystansie, jak sobie poradzi, jak nie wszystko będzie od razu szło po jego myśli, jak będzie trzeba przełamać jakieś kryzysy, jakieś trudniejsze momenty. No i jak sobie poradzi kondycyjnie, no bo na razie jeszcze tego nie wiemy, ale no tak, no generalnie zapowiada się bardzo dobrze. No widuję go w WCA dosyć często na sparingach czy na treningach i po prostu wiem, że jest nie tylko w zapasach, czy właściwie z background z judo, no ale powiedzmy w grapplingu, w clinchu, utalentowanym chwytaczem, ale też jest dosyć ekwilibrystycznym stójkowiczem, bo kręci jakieś obrotówki, kolana, no Marian z nim sparował, to pewnie więcej może powiedzieć, ale no tak, jakby zdecydowanie uważam, że ma ku temu wszelkie papiery. No będziemy się przyglądać, myślę, że ofertę jakoś tam od nas dostanie, jeżeli też inne rzeczy dookoła niego będą wyprostowane, bo tam jeszcze jakieś tam, nazwijmy to, rzeczy, które dookoła zawodnika nie tak grały jak powinny, ale myślę, że to sobie wyprostujemy i będzie lepiej. Na karcie wstępnej wygrali swoje walki Kasper Cholewa i pokonał Tomasza Małszewskiego i Aleksy Nowak pokonał Aleksandra Buziłka. Czy widzisz, przewidujesz walkę Nowaka z Cholewą? Nie do końca, bo Aleksy Nowak tak naprawdę jest zawodnikiem na 6-6. Okay. I tutaj jakby wynikało to z jakiejś tam, powiedzmy, układanki i dogadania się panów, że zawalczą w 70, natomiast następną Aleksę wiem, że chce robić w 6-6, więc prawdopodobnie nie będzie to możliwe. Ale za to nie ukrywam, że już złożyłem ofertę, nie wiem, czy pamiętacie, taki młody chłopak z Ukrainy, Nikola Kazaczyński, bił się na gali w Rzeszowie. Tak, wygrał bardzo ładnym podbródkiem i złożyłem ofertę, żeby właśnie z Aleksem Nowakiem na następnej gali Strife zawalczyli. Czyli dwóch zwycięstw zestawimy i być może wygrany tej walki już na następną walkę stoczy zawodową. Ciekawi mnie twój dobry kontakt z klubem, sportowy klub Puławy, bo tak jest właśnie na galach, widzę Kaspra Cholewę, widziałem Krystiana Olszaka, był Łukasz Nowak też na tej no, gali. Kamil Gawryłek. Skąd taki dobry kontakt z tym klubem? To nie jest w ogóle mój kontakt z klubem, to jest tak naprawdę pokłosie tego, skąd wywodzi się Strife, bo chłopaki, którzy byli założycielami, są z Puław. I Maciek Osek, czyli prezes organizacji Strife, jest też między innymi menadżerem właśnie chociażby Kamila Gawryłka, więc no jakby no bliższa koszula ciału, że tak powiem. Pamiętajmy, że Strife w ogóle w pierwotnym pomyśle miało być taką zawsze małą, lokalną galą puławską i jakby dedykowaną pod tych zawodników. Nie wyszło, dokładnie. Później gdzieś tam te plany stały się ambitniejsze. Przyszedłem w roli matchmakera i jakby też
nazwijmy to, zaplecze medialne, które udało się pozyskać, no pozwoliło urosnąć organizacji i stać się ogólnopolską. No nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale na pewno, no, nazwijmy to, więcej niż lokalną organizacją. Albert, byłeś w narożniku Dominika Tkaczyka? Nie, nie byłem. A przepraszam, byliśmy przy wyróżnieniach. Ja jeszcze chciałem wyróżnić obu panów, Gola i Krzeszowskiego. Dali fenomenalne widowisko, charakter. Tam gdzieś od połowy walki pewnie już czasami tlenu brakowało, ale naprawdę charaktery do końca. Mateusz Gola jeszcze kopał tą swoją nogą rozwaloną cały czas, w ogóle nieustannie. Tak, wiadomo, co z tą nogą? No bo lekarze mówią, tak, że nie. Tak, rozmawiałem z nim bodajże wczoraj, tak? Tak, chyba wczoraj. Złamana, nie. Mówi, że ma po prostu obicia, w ogóle bardzo wesoły chłopak, bardzo go polubiłem. Mówi, że słyszał coś, że w lutym mamy kolejną galę szykować, więc on od razu zgłasza akces i nie wybiera przeciwnika, kogo tam damy, to będzie. Albert się uśmiecha. Dla mnie Mateusz Gola to jest taki chłopak, który jest w okularach, jest oczywiście bardzo duży, ale jest takim radosnym, wesołym gościem, który jak wchodzi do klatki, to nagle zamienia się w bestię, wystawia język, idzie do przodu i prowokuje jeszcze rywala, żeby tam bił mocniej. Tak. Opowiedz jakąś ciekawą historyjkę może o tym człowieku. To znaczy Mateusz, tak jak powiedziałeś, na co dzień jest naprawdę bardzo takim przyjemnym, życzliwym gościem, ale kiedy przekracza próg klatki, to naprawdę włącza mu się tam misja Destroyer. Ja powiem wam, że jakbym miał charakteryzować wśród wszystkich swoich sparring partnerów, jakich miałem przyjemność z nimi sparować, to Mateusz, nie wiem, ale chyba kopie najmocniej. On naprawdę kopie tak mocno, nie wiem, z czego on ma te nogi, ale jak widzicie, nawet czy to jest rozcięcie, czy ta noga jest rozbita, on nawet tam w pewnym momencie był taki mocny grymas bólu na jego twarzy, a potem i tak dalej rąbał tą nogą. Lubi po prostu, on się dobrze odnajduje w takich bitkach, może czasami zbyt dużo na to po prostu stawia, żeby troszeczkę ten pojedynek poprowadzić troszeczkę spokojniej, ale ku uciesze fanów właśnie takiego walki wyglądają i ogląda się to bardzo dobrze. Przed debiutem dla organizacji Strife miał przyjemność walczyć na Śląsku i tam ta walka wyglądała również podobnie. Tam po prostu przełamał swojego rywala. Na początku rywal go spychał do defensywy, ale w końcu mu się udało i tam dobrym Grand Pound wygrał przez TKO. Taki ma styl i wiadomo, ja nie mogę być obiektywny, ale wydaje mi się, że na pewno to była ozdoba i moim zdaniem najlepsza walka na pewno pod względem emocji gali Strife. Ile on waży na co dzień? Tylko dopytam, bo to jest kawał chłopak na tę kategorię wagową. Mateusz między 90 a 92 kilo, okay. Także on po prostu wygląda bardzo potężnie, jest troszeczkę niższy ode mnie, ale swojego czasu ważył również grubo ponad 100 kilo. Ja pamiętam jeszcze jego walkę kiedyś w kategorii ciężkiej i Mateusz naprawdę teraz się wziął za poważne treningi, za poważne MMA i wydaje mi się, że z walki na walkę będzie coraz lepiej, przede wszystkim jeśli chodzi o prowadzenie samej walki, no bo jak widzimy, jeśli chodzi o takie mocne bijatyki, to w tym odnajduje się bardzo dobrze, ale ja chciałbym na pewno, żeby i tego mu życzę, żeby troszeczkę czasami spokojniej tą walkę prowadził. To wyróżnienie ode mnie, jeżeli mogę. Myślę, że Michał Pach naprawdę zostawił wszystko w tej klatce. Wiadomo, bił się w szczytnym celu, ale fajna postawa zawodnika. Wszedł do przodu, lała się krew, on nie rezygnował. Wiesz co, tutaj też trzeba przede wszystkim powiedzieć, no na pewno zabrakło jeszcze tak miesiąc, 6 tygodni, żeby tą walkę, żeby te przygotowania troszkę dłużej pociągnąć. No Michał na co dzień jest pielęgniarzem, jest również członkiem klubu Roadrunners i wyszedł dla swojego kolegi, tak naprawdę wszystkie pieniążki, jakie udało mu się zarobić na tej walce, wszystko przekazał na rehabilitację swojego kolegi, który obecnie dochodzi do siebie. 6 tygodni leżał w śpiączce po nieszczęśliwym wypadku. Chciał zrobić to dla niego. Ja też już nic nie mówiłem, ale no na pewno też mogę powiedzieć wiele o Michale, jest to mój przyjaciel i daleko było do tej formy sprzed 3 lat, ale wielkie ukłony tutaj dla Dawida Bożyńskiego, bo przepiękny gest, świetny chłopak pokazał się w klatce, zdecydowanie wygrywając z moim przyjacielem, ale dodatkowo też przekazał 10 tysięcy złotych na rehabilitację. Tak, to powiedział, że jego sponsor. Tak. I jeszcze on część swojej garzy. I on jeszcze 1000 złotych ze swojej garzy ze Strife'a, także do że jest prawdziwym sportowcem, bardzo dobrym uważam zawodnikiem, który się jest wszystkim młody, 25 lat, to jeszcze ma wielkie i szlachetne serducho. Mam jeszcze kilka pytań na temat poszczególnych zawodników z tej karty. Chciałem jeszcze dopytać o Tkaczyka. Widziałeś tę walkę?
Nie oglądałem. Wiem, że no przede wszystkim Amporia to świetny zapaśnik. Spodziewałem się, że Dominik da radę, a tak naprawdę wyszedł jednostronny pojedynek. Było troszkę problemów zdrowotnych przed tym startem, ale też nie oglądałem, tylko słyszałem, że po prostu sam Dominik bardzo był z siebie niezadowolony po tym występie. Artur, już zastanawiał się, kto dla Sumińskiego, bo naprawdę fajnie się pokazał. Tak. Mam tutaj pewien pomysł i jest on w trakcie już rozmów i realizacji. Zresztą Albert nawet bierze w tym udział, bo jego kolega jest tutaj jakby przeze mnie brany pod uwagę. Przymierzany. Ale no na razie za wcześnie by mówić, bo dopiero poszła oferta w obie strony. Zobaczymy, co tam panowie na to. To ja zapytam o walkę wieczoru. Jak Artur, jako matchmaker oceniasz Cezariusza Kęsika? No, myślę, że walka właściwie do jednej bramki. Tak naprawdę totalna kontrola, wszystkie trzy rundy. Nie ma o czym mówić, nie było nawet momentu zagrożenia. Ktoś może ponarzekać, że jakby cały czas taka praca z góry, gniecenie, tłamszenie. Ale ja akurat lubię taki styl i zawsze byłem fanem. Nigdy nie... czy nawet jakieś takie walka na siatce, to mnie nie nudzi, ja to bardzo lubię. Też jakby umiem docenić, że to jest naprawdę, przynajmniej tak mi się wydaje, najtrudniejszy i taki najbardziej męczący, ale też taki, no nie wiem jak to powiedzieć, może po prostu najbardziej męczący i najtrudniejszy aspekt, jaki w MMA występuje, więc dla mnie zdecydowanie Kęsik pokazał się wspaniale. I tak jak mówiłem w studio po gali na antenie YouTube'owej TVN Turbo, no marzyłaby mi się walka teraz z drugim takim samym stylem, czyli Bartkiem Fabińskim, i zobaczyć, kto robi to lepiej. Aczkolwiek no, to daleka droga, bo to bardzo droga walka. A to jeszcze pytanie, co z Bartkiem Fabińskim i KSW? No jesteśmy po jakiejś rozmowie, ale na razie no jakby daliśmy sobie jeszcze chwilę, bo powiedzmy, że rozmijamy się o parę złotych. O KSW też oczywiście dzisiaj pogadamy. Tak, znaczy oczywiście tak. Generalnie jakby no, myślę, że nie jest żadną tajemnicą czy jakimś tam wielkim zaskoczeniem, że no, chcielibyśmy spróbować sił Bartka jeszcze w KSW, póki jeszcze może po prostu i jeszcze jest na fajnym poziomie, w którym może namieszać i myślę, że mógłby naprawdę z każdym tam zawalczyć i dać dobrą walkę. No ale też no, musi się tak to wszystko złożyć, żeby to miało też sens, nie wiem, ekonomiczny. Bartek jest bardzo teraz obciążonym człowiekiem jako trener główny w Unique Fight Club. Prowadzi zawodników, do tego jeszcze wiem, że teraz pewne osoby będzie tam indywidualnie prowadził. Więc to też nie jest tak, że za wszelką cenę na każdą ofertę się płacimy. Musi to mieć taki sens, że on rezygnując z pewnych swoich zadań, no, czyli rezygnując de facto z jakiegoś tam zarobku, no, będzie miał to kompensowane, a nawet może jeszcze coś fajnego więcej, no bo przecież też swój wielki wysiłek w taką walkę i przygotowania musi włożyć. Albert, byłeś w narożniku Damiana Zuby. Pierwsza runda była dla Wieczorka, druga dla Damiana i trzecia zaważyła na tym, by zapasy zaważyła. Damian wywodzi się z zapasów. Co powiesz o tej walce? Tak, jest wielokrotnym mistrzem Polski w zapasach i też kiedy złapał ten uchwyt ręka głowa, bo w sumie wejście Wieczorka było dosyć czytelne. Dokładnie. No to i tam, no nie wiem, może nie powinienem mówić, no Damian nie ma w ogóle więzadeł w kolanach, wyskoczyło mu to kolano i tak naprawdę potem przeleżał pod Wieczorkiem, ale bardzo fajnie Wieczorek się, uważam, pokazał. Też kawał zawodnika, 2-0 przed tym starciem, teraz 3-0 rekord. Wtrące się, też dostał już ofertę walki z innym zawodnikiem. Tak, bardzo duży przeskok uważam wszystkim u Wieczorka między ostatnią walką, a teraz. A jeśli chodzi o samego Damiana, to Damian mówi, dopóki będę mógł, to chcę to robić, mam z tego frajdę, trenuję dla siebie, walczę dla siebie. Może troszeczkę już, wiecie, wiekowo minęły jego czas, on sam mówi, już nie chce poddawać się operacjom, bo znowu całkowicie by wypadł jakby takiego ordungu treningowego.
ale raz dzień nie jest w stanie trenować i pewnie tym też wielu zaskoczył, że zapaśnik, a jednak ta druga runda była bardzo dobra pod względem stójkowym w jego wykonaniu, bo zaczął spychać i rozpijać wieczorka, no ale to jest MMA, walka została przeniesiona do parteru i tam zdecydowanie lepszym zawodnikiem był wieczorek. Artur, co z Patrykiem Grabowskim? Jakie kolejne plany? Zdecydowanie będziemy dalej szukać mu coraz to lepszych rywali. Myślę, że teraz trzeba pójść już naprawdę dużo mocniej. Mam jakiś tam pomysł też na to, jak to, z kim można by go było zestawić, natomiast sytuacja tam jest o tyle skomplikowana, że ten zawodnik ma też kontakt z inną organizacją, więc no, musielibyśmy dostać zgodę. No i jakby czekam na to, żeby to się tam przemieliło i żeby taka zgoda była. No i jeżeli organizacja się zgodzi, myślę, że to nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, no chodzi mi o FEN, tak? Tylko aktualnie też Paweł Józwiak jest na Europie, więc tam no, chcę to uszanować, niech sobie odpocznie. Ale jeżeli zgodzi się na występie ich zawodnika z naszym zawodnikiem u nas, no to byłoby wspaniale. No i wtedy mielibyśmy walkę z bardzo doświadczonym, bardzo, bardzo doświadczonym zawodnikiem. To te, jeszcze, przepraszam, te same pytanie, jeśli chodzi o Kaspra Wróbla, bo zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Tak, no tu nie ma tajemnicy. Troszkę wcześniej powiedziałem, że myślę, że tam jak sobie poukładamy pewne schematy współpracy, to chciałbym go jeszcze oczywiście zobaczyć. No i tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ja to napisałem na swoim profilu na Twitterze, jeszcze w trakcie gali, tuż po walce Kacpra, że no, obaj w dosyć podobnym stylu wygrali na tej gali, czyli Mamporia versus Wróbel, taka walka mi się marzy. Mocne zapasy, mocne gunner pan tu i tu. Myślę, że zapasy. Dokładnie. Proszę. Myślę, że to byłoby ciekawe zestawienie. Obaj mają u nas historię na tej samej gali, mamy do nich materiały, mamy, to jest może trywialne, no ale to się liczy. Mamy ich zdjęcia, jest nam łatwiej z nimi pracować. Mamy przede wszystkim materiały z ich walk, więc możemy coś pokazać widzom jako zapowiedź takiej walki, więc myślę, że zdecydowanie to jest coś, co chciałbym zorganizować, no ale cóż, no jeszcze chwilkę musimy poczekać. Pytanie z czatu. Kiedy następny Strive? W lutym. Dobra. To pytanie ode mnie. Są plany na 6-7 gal? Dużo, faktycznie? Nawet 7, no. Myślę, że tak, bo plan jest taki, żeby zrobić minimum 3, ale z ambicją na 4 i raczej 4 gale w pierwszym półroczu. W wakacje chcemy zrobić przerwę i 3 gale w drugiej połowie roku po wakacjach. Jak to się będzie przeplatać, jeżeli chodzi o telewizję, a transmisję na YouTubie? Jesteśmy, no jestem właśnie umówiony, dzisiaj się umówiłem na rozmowę w tej sprawie. Jeżeli mamy zwiększać ilość gal w ten sposób, czyli no dosyć drastycznie bym powiedział, to myślę, że trzeba będzie postawić na więcej gal YouTubeowych, bo one są nieco mniejsze oprawowo, troszkę te wymogi antenowe są mniejsze, znaczy wymogi antenowe są większe, a YouTube'owe są troszkę mniejsze, jeśli chodzi o oprawę tego wszystkiego, więc myślę, że więcej gal YouTube'owych pozwoli nam nabrać tego pędu ilościowego gal, a no mamy ambicje, żeby gdzieś tam ten rynek podbijać i no do tego potrzebna jest regularność. Myślę, że żyjemy w takich czasach, że 2-3 gale w roku to jest gala, która jest dodatkiem, a nie jakimś osadzonym mocno na rynku bytem, a my chcemy być osadzonym na rynku mocnym bytem i jakby no, nie dać kibicom o sobie zapomnieć. Nasz partner TVN Turbo jako takie, ale też online'owy, YouTube'owy dział jest bardzo zadowolony z tego, co wiem i myślę, że będzie takim właśnie kluczem, wytrychem, który pozwoli nam zintensyfikować ilość gal. Ale też opinie o tych galach YouTube'owych są wspaniałe, bo ludzie się jarają tym, że po prostu jest za darmo z każdego miejsca na świecie, czy na telefonie, na tablecie, na telewizorze, gdziekolwiek sobie obejrzeć to można sobie nadrobić, jak ktoś się spóźnił, nic się nie stało. Gala wisi za darmo, cały czas jest dostępna i będzie już jakby wieczyście dostępna, więc no chyba takie są czasy, że są czasy internetu po prostu. Reksio, Reksiko, dawaj Albert. A już na następnym Strive możemy się spodziewać walki o pas? Ty to nie oktagon, to nie zadajesz. Nie, no chciałem się zadać, bo bardzo mnie to ciekawi. Tak, nie, słuchaj, jest na najbliższym Strive raczej nie będziemy widzieli walki o pas, ale no generalnie zobaczymy, co będzie z Bartkiem Koperą, bo też mu się skończył kontrakt z nami. Jakieś tam oferty dla niego gdzieś krążą, my go, broń Boże, nie chcemy zatrzymywać, sam mu powiedziałem, stary, jak gdzieś są lepsze pieniądze,
U nas zrobiłeś 3-0, w międzyczasie jeszcze miał wypożyczenie do Babilonu, więc tak naprawdę w trakcie trwania kontraktu zrobił 4-0. Jakby, no wiesz, też pewnych rzeczy nie będziemy mu w stanie zaproponować. Jego ostatni przeciwnik był naprawdę wypożyczony z Aresa na bardzo wysokim poziomie, co pokazała walka. No ale myślę, że takie, wiesz, wielkie wyzwania tam, gdzie sięgają Bartka ambicje, bo jest to bardzo ambitny sportowiec, no to pewnie są gdzieś tam wyżej, gdzie my już nie będziemy w stanie monetami naszymi sięgnąć. Ale no jest też to, bierzemy pod uwagę, bo myślę, że on jest jakby na pierwszym miejscu. Jeżeli ktoś miałby się bić o pas w strajfie, to Bartek Kopera, który zrobił 3 walki na bardzo dobrym poziomie. Dwa ciekawe pytania z czatu. Pierwsze trochę w formie żartu, ale ja je nieco przerobię. Reksio Reksikowy pyta, Artura, czy rozważasz propozycję walki na strajf z Narkunem? Reksia Reksikowego, ale to ja zapytam o Tomka Narkuna. Ja, bo to jest w ogóle chyba gość, który mnie męczy bardzo z tyłu, gdzieś wszędzie mi to pisze. A Tomka Narkuna rozważasz w strajf? Może tak. Że, może Reksia też. Poczekaj, ale... no właśnie najpierw odpowiem koledze pytającemu, że no raczej chyba na razie nie, no chyba, że mi wyśle swój profil na Topology i zobaczy tam coś niesamowitego, no to wtedy pisze, że ma 0-0 z tego, co czytam. Okej, no to niech zrobi jedną walkę, jak wygra jakoś fajnie, to zobaczymy. Jakaś alma, wiesz. A zupełnie, nie, no niech zrobi zawodową, wiesz, bo Tomek też no nie może się bić z gościem, z debiutantem. A zupełnie serio, gdzieś tam z Piotrem Januszem rozmawiałem na temat ewentualnej możliwości walki Tomka Narkuna, ale to nie ma żadnych konkretów, tak sobie, wiesz, rozmawialiśmy. Jest to gdzieś szerzej brane pod uwagę, natomiast myślę, że to musiałaby być gala gdzieś tam w rejonie zachodniopomorskim, bo no po prostu musiałoby to się spiąć też finansowo, a myślę, że to tam grupa ludzi mogłaby do Tomka przyjść po prostu. To jeszcze jedno pytanie. Witek Witkowski. Pytanie do Artura. Ile musi wynosić średnie wynagrodzenie zawodnika gali YouTube'owej TVN Turbo, aby się zwróciła? Nie, to nie działa takim kluczem, bo gala się zwraca nie tylko... bo jakby rozumiem, że chodzi o to, żeby się zwróciła z biletów, tak? Czy... Zakładam, że tak, żeby to się opłacało. Tak? Jeżeli to karty. O to chodzi w pytaniu, przepraszam, bo może źle zrozumiałem pytanie. Jeżeli o to chodzi, no to oczywiście każdy zawodnik ma swoją specyfikę. Tu kolega potrafi zwrócić pewnie więcej niż zarabia w biletach, ale z kolei są zawodnicy, których wartością jest po prostu poziom sportowy lub atrakcyjność danego zestawienia. No nie na każdego patrzymy przez pryzmat biletowy, natomiast oczywiście jest to bardzo dużym atutem, zwłaszcza dla takich organizacji jak nasza, które gdzieś tam no, nie obracają jeszcze milionami i no, musimy patrzeć na to, że zawodnicy sprzedają i tak, no, jest to ważne, natomiast no, organizacja żyje jeszcze, ma sponsorów, no, jest jakby więcej przychodów niż tylko bilet. To jeszcze pytanie, skąd takie duże plany na przyszły rok? Można powiedzieć, że ten rok bieżący był sukcesem dla Gali Strife i czy na przykład doszedł jakiś sponsor, bo naprawdę plany są bardzo duże. Nie, no jak najbardziej, no pozyskaliśmy parę fajnych współprac. Ja też nie do końca tym się zajmuję akurat w Strife. Natomiast no chociażby jako gwarancja, nasz bardzo duży partner jako teamu menedżerskiego, partner tego programu również, także i też twój sponsor między innymi, ma bardzo duży wkład w to, że te gale się odbywają tak płynnie, fajnie i nie musimy się martwić o wiele rzeczy. Także tutaj też serdeczne podziękowania, ale nie tylko, są też inne podmioty, które biorą w tym udział i tak, faktycznie tego się zbiera coraz więcej. Myślę, że po prostu solidna i sumienna dobra robota popłaca i ci sponsorzy, no chociażby teraz mieliśmy przykład, że zgłosili się sami, nawet nie musieliśmy ich szukać. Po prostu jeden duży sponsor gdzieś to zobaczył, nie wiem, spodobało mu się czy jakkolwiek i sam napisał maila i tym sposobem od przyszłego roku już będzie na naszych matach, ściankach i wszystkim innym. Panowie, to co? Może już kończę, tak, tylko tak. Może jeszcze powiemy, ja z kolei swoje jakby takie jasne punkty tej ostatniej gali. No to na pewno Mariusz Krzeszowski, Kasper Wróbel i Szymon Wieczorek, a czwarte to publiczność w Radomiu, bo naprawdę podobało mi się zwłaszcza zachowanie po walce z Michała Pacha, gdzie przegrał ten pojedynek, a jednak kibice docenili, dziękowali Michałowi, więc tak to było naprawdę fajne. To pokazało, że kibice nie tylko patrzą na to, czy ktoś wygrał, ale też o samą walkę i to, jak tej walce się pokazał. Ja tylko mogę powiedzieć właśnie, że mamy to szczęście, my radomscy zawodnicy, że
ludzie za nami jeżdżą. Jak widzicie, jeśli chodzi też o frekwencję na samych wydarzeniach, nie ma z tym problemu. No i czuć to wsparcie i to na pewno bardzo, bardzo cieszy i uważam, że naprawdę Radom może być z tego dumny. To może jeszcze zanim zaczniemy KSW, bo to główne danie, to uderzymy sobie w bokserkę, co? No dobrze, będzie jako... Zatem do radia brakło, kurczę, 6, a tu zobacz, już Adrian poprawił znowu o 2. A propos KSW, jak wiecie, zmienić. Drodzy widzowie, Bartosz pobił rekord. A możecie też obstawiać, jak słabo mi pójdzie na bokserze. Arturowi zdradzimy, wcale nie idzie tak źle, jak sobie w niego prywatnie bijemy, bo to też się dzieje tutaj. Ale... Próbujmy. Ja pierwszy? Zapraszam. Chociaż będzie tylko musisz być z tej strony, tak chłopaki tam mówili wcześniej, wiesz, że pod ścianą tak, musimy stać. Zapraszamy. Pod ścianę. Mariano, też da, dawaj, ja ustawimy się. 887, rekord Bartosa. No myślę, że... masz ambicję, żeby pobić? Tego mogę nie pobić, ale zobaczymy. Krótsza dźwignia. Tak. Praworęczny Artur Ostaszewski. Co? Od niechcenia uderzył. 819. Nie ma żartu. Dobry nie wynik. Dawaj, Alberto. Nie startuj do mnie. Właśnie powiem ci, że miałem tak... Kurczę, jest obawa teraz, kurde. Tak strugnął, nie? No. Przygoda w windykacji robi swoje. Poważnie? Nie, no tak to jest. Czekaj, sierpa mówisz? Czy to w środek chyba najlepiej? Z takim doskokiem lekkim? Nie no. Ale ładnie. 855. No i zobacz. Tyle lat trenujesz i tylko 40 różnic. Najwięcej 7-6 zrobiłem. Nie mogłeś poprawić. Jesteś lepszy. To nawet nie jest... No dawajcie jeszcze raz. Dawaj, jeszcze raz wierzę, Artur. Marian, chcesz też uderzyć? Marian, wierzę. Mogę jeszcze uderzyć. No. Co to program ma ręki? To nie, tak to nie. Ja tak woli. Będzie lipa, jak uderzę mnie od Artura. Nie, no ja. Ale świeżo od niechcenia tak bije. Nie, to nie. 818. Poprawiłem. No to mi wystarczy. Chyba na jakieś dyskoteki chodziłeś, powiem ci. O, a miałem dobre zawsze. Mariany, patrz. I Mariano. Nie, no. No widzisz, na 830. To samo. Co oni tego mówią? Jeszcze. Tak, to sobie uderzę. Jeszcze wyżyj się. Na deser. Czekaj, wyżyję się jeszcze. A spróbuj, Albert, tak teraz na 80%. Nie, na 90%. Nie. Czekaj, to czekaj. Sierpa lepiej. Jak ja tak z luzu, wiesz. O, teraz ładnie. Teraz ładnie. Nie, odsłoń. Źle i tak. 855. Ale jest ładnie. Może być, wtedy było 20 więcej. Dobra, siadajcie panowie. Byłeś przed wami, byłeś agresywny. Byłem, wiesz, ja się rzadko się stresuję, ale była chwila strachu tutaj, że będzie kompromitacja, ale chyba nie było nie, tak, że... Nie, można. Podacie mi rękawice, ja poproszę proszę o bardzo. Grafikę numer 3. Słuchajcie, gadajmy o tym KSW wszyscy. Nie ukrywam, że z Marianem jeździmy samochodem razem na program do studia. Chciałem go podpytać, ale zachował wszystko na program. Natomiast myślę, że jest z nim ogrom emocji. No ale rozmawiajmy, od której walki zaczynamy? Zacznijmy od walki wieczoru chyba. Adrian Bartosiński kontra Sadni Parnas. Może wypowiedzcie się pierwsi na temat tej walki, jak ją widzieliście. Tak tylko dobrze. Tutaj też było pytanie, żeby szczerze, kto ją wygrał. Nie no, wydaje mi się, że wygrał ją Bartosz, był bardziej aktywnym zawodnikiem w clinchu. Mnie przede wszystkim zaskoczyła bardzo taktyka, jaką obrał Saladin Parnas, bo to on zainicjował jako pierwszy clinch. Na pewno wygrał również Saladin pierwszą rundę. Także ogólnie odnośnie oczekiwań samej walki, na pewno nie spodziewałem się, że ona będzie tak wyglądać. I też liczyłem na więcej emocji. Oczywiście były te emocje takie... zdawkowe przez chwilę, chociażby to były piękne latające kolano Bartosa, ale uważam, że sama walka dla kibica nie porywała. Artur? No ja oglądałem to na spotkaniu klubowym WCA, więc tam była kropelka różnego płynu, także ta walka już tak była na śpiąco oglądana przeze mnie, natomiast faktycznie jakby wydaje mi się, że co do werdyktu nie ma tutaj jakiejś wielkiej kontrowersji czy wątpliwości. Na pewno walkę wyobrażałem sobie bardziej jako polowanie i próbę oszukania tego huntera, którym miał być Bartosz. Myślałem, że będzie tutaj stawiał bardzo na
mocne uderzenie na zagonienie gdzieś pod siatkę Saladina i trafienie go mocnym ciosem. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie Saladin i zaskoczył też tym, że wcale tak nie odstawał w klinczu, czy właśnie w takich wymianach siłowych. Prawdopodobnie ma fenomenalną technikę i gdzieś potrafił zniwelować tę przewagę siłową. Ale no tak, zaskoczył i moim zdaniem tak naprawdę pokazał, że jest w stanie rywalizować na super wysokim poziomie w kategorii półśredniej. I prawdopodobnie gdyby to nie był Bartos, tylko może zawodnik gdzieś z rankingu, po prostu jakiś taki, no nie chcę powiedzieć przeciętny, no ale gdzieś tam z dolnej części rankingu, czy po prostu z drugiej piątki, to być może Saladin by to wygrał i tak naprawdę byłby mocną pozycją w trzeciej już kategorii wagowej. Więc moim zdaniem nic mu ta walka nie odebrała, żadnego swojego legacy nie stracił. Myślę, że nadal jest wielki. Bartos po tym pojedynku, Albert, mówi, że nie jest zadowolony. Powinien nie być zadowolony, czy być zadowolony? Znaczy, no na pewno inaczej sobie wyobrażał ten pojedynek. Myślał, że te jego gabaryty i też, tak jak większość myślała, że to będzie na pewno grało mocno na jego korzyść, ale to, co powiedział Artur, przede wszystkim Parnas pokazał, że jest zawodnikiem bardzo, ale to bardzo technicznym, świetnie czuje przede wszystkim technikę w klinczu, bardzo dobrze rozkłada ciężar, układa się, potrafi się przelewać. Do tego uważam, że jest naprawdę zawodnikiem bardzo silnym. Często zawodnicy, którzy są elastyczni, to wtedy ta siła fizyczna nie zawsze za tym idzie. On widać, że ma szybkość, ma taką gibkość, niesamowity spryt, talent do ruchu, ale jest naprawdę zawodnikiem też silnym i bardzo wytrzymałym mięśniowo. I to też pokazała ta walka. Na pewno Bartos przed tym pojedynkiem zakładał, że tutaj będzie właśnie duża jego przewaga w tej walce na chwyty. Będzie w stanie go po prostu połamać tymi klamrami. A to jednak Saladin na początku wywrócił Bartosa. Bartos co prawda raz obalił Parnasa, ale tam nie było nawet przez chwilę kontroli. Jedyną kontrolę, jaką widzieliśmy, to była właśnie kontrola w klinczu na siatce i to zadecydowało, kto po prostu w tym klinczu był bardziej aktywny. Był moment w czwartej rundzie, gdzie wywrócił i związał mu nogi przez chwilę. Przez chwilę, tak, ale nie było takiej kontroli, żeby mu po prostu zadawać ciosy i tak dalej. Zapiął rzeczywiście ten trójkąt rękoma, ale tam nie było też takiej ustabilizowania pozycji, że położył go płasko na macie, a Bartos to też no przede wszystkim, naprawdę, świetny grappler. To z jakimi, Marian, ty emocjami oglądałeś ten pojedynek? No tak, mogę powiedzieć, że niestety walka mnie rozczarowała. Była, niestety, była nudna. No, nie tego się spodziewaliśmy i chyba żaden z nas nie sądził, że to będzie po prostu taka walka, gdzie jeden i drugi będzie chciał bezpiecznie przez nią przejść, a clinch to była bezpieczna opcja, pomimo to, że mówiłeś, Artur, o clinchu, że jest bardzo wyczerpujący. Ale no jednak wydawało mi się, że to jest takie bezpieczne wyjście dla nich, dla jednego i dla drugiego. Może powiem o Adrianie Bartosińskim, zalety i wady, które wniósł do tej walki. Zaleta no to na pewno to, że rzeczywiście, tak jak zapowiedział, robił presję. To rzeczywiście, mówił, że będzie od początku robił presję i robił cały czas presję. Gdy nawet tylko było jakieś rozłączenie, to i tak szedł cały czas, żeby jak najbardziej zamknąć przestrzeń Parnasowi. Przez to Parnas wręcz no, co chwila był na siatce. Były takie sytuacje, że po prostu był na siatce przed tym klinczem. No, mówiliśmy o tym, zniwelował jego zapasy. Parnasa, Bartos, gdzie wiemy, że Parnas ma bardzo techniczne, tak jak powiedzieliście, ale też bardzo zwinne te zapasy, a Bartos potrafił je zniwelować i to nie tylko chodzi o to, że zniwelował je swoją siłą, brutalną siłą, ale też był stosunkowo techniczny Bartos w tych zapasach, choć na pewno była sytuacja, w której, nie pamiętam, czy to była trzecia, czy czwarta runda, gdzie Parnas złapał już ciasną klamrę pod nogami. I to już była sytuacja, gdzie większość zawodników by poleciała. A Bartos widać było, że był w stanie to wybronić, bo wsadził tam siłę, która mu pozwoliła na to. I myślę, że wiele razy w tym klinczu ta siła mu pomagała Bartosowi, ale też bym powiedział, że była tam na pewno technika, że to nie było tylko tak, że w tym klinczu siła kontra technika. No i ta akcja z kolanem. To jest na pewno jakiś, można powiedzieć, zaleta, którą taka pozytywna część tej walki ze strony Adriana Bartosińskiego. No i teraz wady. Słaby boks. Dla mnie, z mojej perspektywy, to był słaby boks. Tam w sumie nie było boksu ze strony Adriana Bartosińskiego, tylko,
tylko takie, można powiedzieć, rzucanie rąk na pałę. To trochę tak wydawało mi się, jakby on trzymał coś w łapach i chciał tak uderzyć. Prędzej to tak wyglądało niż jakieś techniczne uderzanie, więc to na pewno była taka rzecz, która się rzucała dosyć mocno w oczy. Kolejna z wad, że w ogóle nie kopał. Widzieliście, jakie on miał nogi, Bartosiński. W ogóle nie kopał. Okej, może czegoś nie wiemy. Może coś miał jakieś, nie wiem, kontuzję, o której nie chcieli mówić. Może Dawid Pepłowski uznał, żeby nie kopać, ale moim zdaniem, jak się ma takie nogi, taką przewagę fizyczną, to tutaj powinien dużo kopać Adrian. To jest na pewno też rzecz, którą powinien robić, a nie robił. No i też było widać, że ta walka go zmęczyła. Widać było po tych 25 minutach, że był zmęczony, gdzie też wielu mogłoby zarzucić, że nie powinien się zmęczyć jednak z zawodnikiem kategorii niżej. No i też zapętlenie się z tym klinczem, pomimo tego, że tak jak mówiliśmy przed programem, w piątej rundzie Dawid Pepłowski prosił go wręcz, żeby nie wchodził w ten klincz, żeby spróbował bić się. Adrian jakby może nie bał się zaufać trenerowi Pepłowskiemu, bo może czuł tą przewagę szybkościową Parnasa w stójce i przez to może myślał, że przegrywa tą stójkę, ale dobrym spostrzeżeniem było trenera Pepłowskiego to, że w tej stójce miał duże szanse, żeby trafić i uśpić swojego rywala, więc też to zapętlenie na siłę z uporem maniaka, chodzenie w ten klincz, to też myślę, że to też była duża wada. No mi się wydaje, że wszystkim ta inicjacja klinczu ze strony Parnasa była właśnie po to, na samym początku, ja myślałem, że po prostu na początku dwie rundy po prostu poklinczuje, żeby zmęczyć troszeczkę, a potem gdzieś tam orbitował dookoła Parnasa po to, żeby jednak punktować za tego dystansu. Nie wiem, może troszeczkę to kolano też odebrało mu takiej pewności siebie i animuszu. Z drugiej strony wydaje mi się, że ten pierwszy prawy, którym trafił Parnas Bartosińskiego, to oko podpuchło, było tam delikatne pęknięcie. Widać było, że Adrian nie czuje się komfortowo do końca w tej stójce i potem sam też inicjował ten klincz. I może rzeczywiście to, tak jak ty zauważyłeś, Marian, była troszkę taka ta walka, że w tym klinczu wiedzieli, że tam nic wielkiego się nie stanie jednemu i drugiemu. Z drugiej strony też Bartos skutecznie punktował ten klincz, ale to przede wszystkim zabrakło tak jakby ten dodatkowy ładunek emocjonalny, na który się każdy nastawiał z nas w tej walce. Saladin po tej walce powiedział Marian, że no on by chciał rewanżu z Bartosem. O tobie w ogóle nie chcę słyszeć, mówiąc delikatnie, jakbyś się do tego odniósł. No, widziałem te słowa, że powiedział, że jak on to sformułował, że jestem skończony. Tak sobie myślę, kim on jest, żeby mówić o jakimkolwiek zawodniku, że jest skończony. Widać, że już natężenie jego poczucia swojej zajebistości już jest tak mocne, że zaczyna już przesadzać i zaczyna takie teksty gadać. Jeśli coś jest skończone, to nie wiem, to może jego nos, bo tam widziałem, że tym kolanem mu chyba przestawił go. Nie wiem, zauważyliście, że chyba mu złamał nos. Jeśli coś jest skończone, to jego nosek, tak bym powiedział. Ja myślę, że to jest ile ten Parnas będzie jeszcze nagradzany. Gość, okej, zrobił robotę w kategorii 6-6, w wadze lekkiej. Uważa się za podwójnego mistrza, ale niech on coś wygra w tej kategorii lekkiej. Niech z kimś powalczy. Zawalczył z Sebastianem Rajewskim, który też właśnie chciałem się odnieść do walki z Sebastianem Rajewskim, bo też zauważyłem, że wielu gości stawia mnie na roli przegranego z Parnasem, bo też się kierują walką z Sebastianem Rajewskim. Tylko ważna jedna jest rzecz. Bardzo kluczowy jest mental. Sebastian Rajewski przed walką ze mną zupełnie był w innym miejscu mentalnym niż przed walką z Parnasem, a nawet teraz przed Varelą. On przed walką ze mną, ja widziałem po nim, on myślał, że on mnie pokona. Łukasz Rajewski i Sebastian Rajewski to byli goście, którzy zawsze mnie nie doceniali. Oni zawsze mnie nie doceniali, ja zawsze to widziałem, co tu dużo gadać. Po walce z Sebastianem Rajewskim dziękuję Sebastianowi, dziękuję Gamrotowi, podchodzę do Łukasza. Łukasz, ja jestem jeszcze 25 minut się biłem z jego bratem, a Łukasz mi mówi, no mam nadzieję, że kiedyś zawalczymy. Oni zawsze mnie lekceważyli. Rajewski myślał, że mnie pokona. I on z takim mentalem wychodził do mnie do walki ze mną. Po walce ze mną, wiadomo, że ten mental gdzieś osłabł, bo cały czas był przekonany, że tego Ziółkowskiego to pokonam. Finalnie mnie nie pokonał.
więc jego mental osłabł. Czy w walce z Parnasem było to też widać, bo był dużo bardziej zachowawczy i dał się pokonać w czwartej rundzie. Ale tak najlepsze jest to, że jeśli ktoś myśli o tym, o walce mojej walce z Parnasem przez pryzmat walki z Rajewskim, no to w takim razie Wilson Varela jest 3 razy lepszy od Parnasa. Wilson Varela w 16 sekund znokautował Sebastiana Rajewskiego ostatnio, no to... Ale wiesz co, ja myślę, że... Znaczy, oczywiście nie wiem, co tam jest w głowie u Saladina i u innych, ale generalnie no myślę, że jakby ten czas, gdzie myślało się, że jak ten wygrał z tym, a tamten z tamtym, to ten musi... Wiesz, to, że to tak nie działa, ta w cudzysłowie matematyka MMA jest zupełnie inna i wszyscy chyba to wyświechtane już powiedzenie, że to styl robi walkę, mamy na ustach cały czas, no bo wydaje mi się, że też kibice już się na tyle wyedukowali, że wiedzą, że to tak nie działa i jest tak wiele zmiennych, tak wiele czynników wpływających na walkę, na jej przebieg, że można sobie rysować różne scenariusze i wiesz, Mariusz Pudzianowski wygrał z Michałem Materlą, ale czy jesteś w stanie powiedzieć, że jest lepszym zawodnikiem MMA od Michała? No nie, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Szanuję Mariusza za jego dokonania, za wkład w tą dyscyplinę i wszyscy jak tu siedzimy, byśmy może po prostu mniej zarabiali albo wcale nie zarabiali na tym, gdyby nie Mariusz i jego dokonania, więc tutaj oczywiście szacun. Natomiast sportowo, no kurczę, tak wyszło, nie? I oczywiście to też nie można powiedzieć, że lucky punch, bo sam widziałem w przygotowaniach, że trenował ten podbródek, no ale czy to znaczy, że Mariusz jest lepszym zawodnikiem? Nie. Natomiast oczywiście myślę, że jakby Parnas ma to, co mówisz, że czuje, że jest teraz kimś, kto rozdaje karty, że jest główną tą gwiazdą. Pamiętajmy, że też jest bardzo młody chłopak. Soduwa może tam do głowy już zagląda, pewnie go jeszcze towarzystwo, bo tak jak zaobserwowałem, to ma dosyć taką... No nie wiem, jak to nazwać. Ma takie, nie, ale ma też takie, nazwijmy... No piłkarze, tak, plemienne okay. zaplecze wokół siebie, okay. że jest takim małym wodzem swojego plemienia, które tylko tam go klepie po plecach i myślę, że nie wiem, my z Marianem mamy zupełnie inną relację niż on ze swoim, jakimiś ludźmi ze swojego sztabu. Bardziej nasza jest pewnie bardziej racjonalna i lubimy sobie właśnie raczej tak porozmawiać dość przyziemnie i bez... takich pustych emocji, ale no każdy jest inny oczywiście, natomiast tak, myślę, że generalnie Parnas przypisuje sobie więcej mocy, że tak powiem, sprawczej niż posiada, no ale spokojnie, no myślę, że my też gramy tą samą talią kart, a myślę, że też nieraz pokazaliśmy, że potrafimy je rozdawać, albo przynajmniej kontrolować przepływ tych kart, więc myślę, że tak powiem, wasza historia nie jest zakończona, tak mi się wydaje, oczywiście, że cię pokażę. To jaki tu będzie scenariusz? Bo KSW będzie we... Przepraszam, no już tak może ucinając wszystko, no dążymy do walki z Parnasem i tyle, no chcemy tej walki, myślę, że kibice też chcą, bo już jakby życie pokazało, scenariusz już znamy, walki z Bartosem, nie ma sensu teraz, żeby chyba Saladin, nie wiem, walczył teraz z numerem 3, z numerem 5 w kategorii 7-7, no czas wrócić albo do 70, albo do 6-6. Jest na plakacie gali ogłoszonej francuskiej w Paryżu. Nie sądzę, żeby z 7-7 skakał od razu na 6-6. Oczywiście nie wiem tego, ale nie sądzę, bo to byłoby chyba dosyć karkołomne, zwłaszcza, że widać po nim było, że i klatka piersiowa, i muskulatura, obręcze barkowe, to wszystko naprawdę mu się napompowało, więc myślę, że rozsądnie będzie tego 70, no i co tam będzie walczył, nie wiem, z kim ma walczyć, no. Wiesz, z jakimś tam zawodnikiem, którymś z rankingu, no nie, no myślę, że tu jest osoba, ta walka rozpala kibiców i chcemy to zobaczyć, byliśmy tyle od tego, żeby to zobaczyć. Drugi raz, no myślę, że ten kurde, limit pecha mamy już wyczerpany i tyle, no i wyjdziemy, wjedziemy do tego Paryża, mam nadzieję, jak po swoje i zobaczymy, kto jest lepszym zawodnikiem. Ja naprawdę wierzę szczerze w to, że Marian. Ależ są emocje. Dawaj, Albert, tak. Nawet ja zapytany od razu w studiu podsumowującym galę, ja uważam, że jeszcze Parnas ma dużo do zrobienia w kategorii 70, bo uważam, że fajne, bardzo starcie z Sebastianem Rajewskim, wygrał tam przed czasem, no ale ale jest wiele zestawień i troszkę to pójście do kategorii 77, na pewno on tutaj nic nie miał do stracenia, wiadomo, nie? I tym bardziej, że ja widzę tylko i takie tylko i wyłącznie takie starcie z powracającym Marianem. Musimy też pamiętać, jak Marian miał długo pas,
kategorii 70. Ile było z rzędu tych obron? Jaka była klasa rywali? I teraz mówić, ja jestem mistrzem 70, ale okej. Dobrze, wygrałeś ze świetnym zawodnikiem, jakim jest Sebastian Rajewski, ale ileż tych startów w kategorii 70 było? Jeśli okej, robimy teraz galę w Paryżu, każdy chce tej walki, no wiadomo, ja będę subiektywny, no bo to Marian jest moim kumplem, ale to też bądźmy poważni. Uważam, że Marianowi wszystkim należy się to zestawienie. Znaczy, jeśli ktoś mówi, że jest mistrzem kategorii 70, no to pokonaj mistrza, który panował przez tak długi czas. Puenta jest taka, no to nie jest walka z Parnasem, nie jest dla Mariana nagrodą. To nie jest walka, nie wiem, wykrzyczana, że tam w wyniku przypadku, wypadku ona ma się wydarzyć. To jest walka, która po prostu wynika z scenariusza umiejętności. No, Marian obronił kilkukrotnie swój pas z fenomenalnymi zawodnikami, z czołówką. Dawał, przypomnę, wziętą na 6 dni przed dosyć wyrównaną walkę z Mateuszem Gamrotem, gdzie szykowaliśmy się na stójkowego zawodnika i tak naprawdę te szlify zapaśniczo-parterowe, tych myczków, tych jeszcze ucieczek ze skrętówek, które Mateusz lubi, to były kwestie ostatnich dni, nie było pod to sparingów, nie było pod to całych przygotowań, to były jakieś małe wskazówki, przestawienie trochę przez Roberta Jocza, jakieś wskazówki i jakby no trochę zmiana game planu i hej przygodo, a z perspektywy Parnasa, no to jeszcze chciałem przypomnieć, że on unikał walki z Mateuszem Gamrotem. Coś, co Marian wziął właściwie tak, bo ambicja i właśnie ta chęć rywalizacji, przygody na najwyższym poziomie, no nazwijmy to, wzięła górę, ale to w dobrym tego słowa znaczeniu, no to tam już była większa kalkulacja i przypomnę, że nie chciał się bić z Mateuszem, tak jak teraz chętnie podbija różne wagi, tak wtedy mówił, że nie ma sensu, on w 6-6 zostaje. I więc to naprawdę jest bardzo szeroki kontekst tego wszystkiego, ale taka puenta i jednym zdaniem zakończenie. Myślę, że każdy, kto interesuje się KSW, MMA w naszym kraju, po prostu chce to zobaczyć i tyle. No i będziemy robić wszystko, żeby nie dać wymyknąć się Saladinowi od tej walki. Co więcej, ja myślę, że on, to, co on mówi, też jest bardzo świadome, bo wie, że stylistycznie największym zagrożeniem dla niego jest Marian, który warunkami będzie go przewyższał, a szybkością i dynamiką, timingiem nie będzie mu ustępował. Więc sorry, ale myślę, że musimy to po prostu zrobić. Zanim się ja odniosę do tej gali we Francji i tego, że mojej walki i zgłoszenia Adriana Bartosiewskiego też do tego pojedynku, to też chciałem powiedzieć jeszcze a propos, czemu poruszyłem ten temat tego, jak ludzie patrzą na pojedynki przez pryzmat innych walk. I to się nawet, ja rozumiem, że załóżmy ludzie, którzy sobie znają się na MMA, tak nie powiem niedzielni fani, ale nie jacyś super ludzie, którzy się super analizują, to jeszcze rozumiem, że załóżmy patrzą przez ten pryzmat, ale to też robią ludzie, którzy są w branży i przykładowo, no teraz powiem to, bo był wywiad z Parnasem po gali KSW i było pytanie od In The Cage. Ta dziewczyna, co robiła ze mną wywiad po gali Strife, nie wiem, jak ona ma na imię, jest w porządku dziewczyna, ale pytanie te było... było... Nie w porządku, bo tak, to wywiad z Parnasem i było pytanie. Czy pomyślałeś, że skoro dałeś radę siłową walce z Bartosińskim, to z Marianem nie byłoby żadnego problemu? I tak sobie myślę, nie wiem, czy on tak pomyślał, ale ona tak chyba pomyślała, no bo to ona zadaje te pytanie, to ona tak pomyślała. I śmieszne mnie to, bo ludzie zadają takie pytanie, a nie, zanim zadadzą te pytanie, to nie zrobią analizy myśleniowej, że przecież co ma jedno do rzeczy, ja zupełnie jestem innym zawodnikiem. Parnas będzie musiał ścinać kilogramy. Widzieliśmy, w sobotę widzieliśmy najlepszą wersję Parnasa. Każdy jest najlepszą swoją wersją, jak waży tyle, ile mu się podoba. Więc on będzie, to będzie inny zawodnik, bo będzie ścinał 10 kilogramów. Tam już nie będzie takiej siły. Oczywiście technika zostanie. Nie uważam, że on jest słaby fizycznie. Pokazał to jednak, że musi mieć tą siłę, skoro potrafił się... Potrafi się przeciwstawić, który jest silny, prawda? Tak, więc tu jest dużo czynników. Ja jestem zupełnie innym zawodnikiem od Adriana Bartosińskiego. Ja w stójce uważam, że będę dużo większym zagrożeniem, pomimo że nie mam siły uderzenia.
to będę większym zagrożeniem, bo będę bił się w tej stójce, a nie będę klinczował. To są po prostu, wiele jest takich czynników, że nie można w ten sposób na to patrzeć, że skoro Parnas potrafił siłowo wytrzymać Bartoszyńskiego, to znaczy, że wejdzie i mnie tam połamie. To jest takie, jest to w jakimś sensie, można powiedzieć, denerwujące te spojrzenie tych ludzi. I co? I chciałem się jeszcze odnieść do tego, co też Adrian Bartoszyński powiedział, bo no powiem tak, że troszeczkę było to nie do końca w porządku, bo powiedział słowa, jestem za rewanżem w Paryżu, nigdy tam nie byłem. No to powiem, Adrian, że nie będziesz tam, chyba że w roli turystycznej, tak bym to sformułował, bo na jakiej zasadzie ma być ten rewanż? Na jakiej zasadzie? Mieliśmy nudną walkę, nic nie, były wielkie zapowiedzi, że zostanie tam rozwalony w jedną albo dwie rundy. Nie było tego, nie widzieliśmy tego. Mieliśmy, walka się super zapowiadała, a niestety była nudna. I taki mamy fakt. Z całym szacunkiem dla Adriana, ale no, nie widzę tu rewanżu. Jedyne sensowne zestawienie to jest moje z Parnasem. I tak jak powiedziałeś, tu, ja nie wiem, czasami mi się wydaje, że ludzie jakby mieli do mnie pretensje, tak jakbym ja na siłę unikał tej walki. Przecież te kontuzje były niezależne ode mnie. Też ludzie czasami gadają, że trzy razy wypadłem z tej walki. Jakie trzy razy? Byliśmy dwa razy umawiani. Na listopad i potem na czerwiec. 14 listopada i potem na czerwiec. Tak. Były rozmowy, tak? Pamiętasz, Artur? Były rozmowy, że może marzec, że może coś jakiegoś się uda, ale to nie było ustalone, tylko były dogadywanie się, czy może założenia. Założenia. I takie, nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. No, byłem tym, tak jak powiedzieliśmy, byłem tym mistrzem, jestem tym mistrzem. Nikt mnie nie pokonał. Zwakowałem ten pas, bo czułem, że tak będzie w porządku dla dywizji, żeby jej nie blokować. Tak będzie w porządku dla organizatorów, ale nikt mnie nie pokonał. I skoro on się uważa za podwójnego mistrza, niech pokona tego gościa, który miał ten pas, a nie szuka jakichś innych walk i cały czas umniejszanie mi. Też uważam, że każda inna walka niż walka Mariana z Parnasem, no nie będzie tą prawdziwą rywalizacją mistrzowską, którą jakby no powinno się zestawić, bo tak jak Marian mówi, no nikt mu nie odbierze tego, że faktycznie on z nikim nie przegrał. No przegrał z kontuzją, ale to zdarza się każdemu. No niestety to nie szachy, ani nie jakieś tam, nie wiem, granie na komputerze, tylko no to jest realna rywalizacja na najwyższym poziomie, gdzie przeciążenia organizmu są ogromne i tyle, no ale Parnas jeszcze jest młody, będzie miał 30 parę lat, to pewnie też będzie wiedział, co to znaczy kontuzja w złym momencie, ale na razie jakby wolałbym się skupić nie na tym, co on gada, tylko na tym, co zrobimy i myślę, że staniemy na głowie, żebyśmy doprowadzili do tej walki. Są tu prawdziwe emocje, już chciałem iść dalej, ale Marian jeszcze poprosił o słówko. Też takie słowa do Adriana Bartoszyńskiego, żeby tam jechał w celach turystycznych, bo uważam, że nie w porządku się zachował. Tydzień temu był u nas w programie, nie miał pojęcia o tym, że gala jest, jakakolwiek gala będzie we Francji. Powiedziałem mu o tym, że gdzieś celujemy w to, że będzie, że to jest no teraz mój cel numer jeden. Nawet prosiłem go tak sobie trochę w żartach, trochę nie, żeby go za bardzo nie uszkodził, żeby nie miał kontuzji Parnas. Więc słyszał, jakie jest moje założenie, jakie jest moje marzenie. Praktycznie. Ja też potrafię to zrozumieć, że MMA jest sportem indywidualnym, każdy gra do swojej bramki, ale jednak to jest nie w porządku. Miał swoją szansę, nie wykorzystał, moim zdaniem nie do końca ją wykorzystał, ale dla niego najważniejsze, że wygrał. Wygrał, i to bezsprzecznie. I tu ja nie ma kontrowersji, nikt mu tego dokładnie nie odbiera. Tak? Ja też uważam, że wygrał, że prędzej Bartoszyński wygrał 4 rundy niż Parnas 2, tak bym to powiedział. Więc miał w jakimś sensie swoją szansę i gość wie, że ja chcę, że mogę jakieś swoje, nie wiem jak to się mówi z łaciny, jakieś redemption, chociaż to po angielsku, redemption, jakieś odkupienie, że mogę w tej Francji, że to jest moje marzenie, a on tak jak wiedział, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, a on mówi, no, że z chęcią bym sobie we Francji z nim stoczył pojedynek. Tak jak mówię, no każdy gra do swojej bramki, ale moim zdaniem nie było to za bardzo dżentelmenskie. No, emocje troszeczkę pozytywniejsze, każdy się uśmiechnął. Panowie, przejdźmy dalej, ale tutaj to jest temat rzeka. Jestem przekonany, Marian, że się z Saladinem spotkasz.
No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że to będzie Francja, tym bardziej, że słyszałem, że we Francji są też przymusowe badania antydopingowe. To też jestem ciekawy, którzy zawodnicy we Francji w ogóle będą się bili, ale tak na marginesie. Marian dzisiaj w formie. Pytania z Kuli? Tak, z naszego teamu, z naszego teamu menedżerskiego jest już druga osoba się zgłosiła. Ty się oczywiście zgłosiłeś sam, ale też druga osoba właśnie, wiedząc, że są testy, z przyjemnością się zgłosiła. Więc zobaczymy, może jeżeli dojdzie do twojej walki z Saladinem, no to może też pewnie nie będziemy tam sami. Mamy pytania z Kuli. Pytanka z Kuli, a potem porozmawiamy sobie o walce Michała Machewi z Pawłem Pawlakiem, no i Damianie Janikowskim i Tomku Romanowskim, bo to kapitalne starcie. Panowie, po dwa pytanka, znacie zasady. Ja miałem powtórki ostatnio same, tak? Niemożliwe, słuchaj. Chcieliśmy jeszcze raz to usłyszeć. Chowamy kule? Chowaj kulę. Dobra, brzmiało groźnie, a to jedziesz pierwszy, bo tutaj się zrobiło kurczę ostro. Tak. Ale z uśmiechem. Albert się uśmiechał. No w Marianie siedzą te emocje, ale domyślam się, jaka cecha zawodników jest najbardziej wkurzająca? O, Artur, to jest ciekawe z twojej perspektywy. To jest, będę zupełnie szczery. Ale nie patrz na mnie, wiesz? O, nie raz. Patrz na mnie, wiesz? Naprawdę. Nie, no Rudy to nie tak źle jeszcze, naprawdę. Zupełnie serio, teraz taka naprawdę poważna odpowiedź. I to jest oczywiście wkurzająca dla mnie cecha i to nie jest, że wkurzająca, że nie wiem, się obrażam za to, tylko jest to ciężkie, bo wielu zawodników podejrzewam, że przez takie własne po prostu ambicje, zafiksowanie na celu, wiesz, na jakichś tam swoich marzeniach i tak dalej, popada w taki trochę, to się z angielska nazywa wishful thinking, ale też w taki, ja to nazywam, wiesz, taki fantasy matchmaking, czy nie wiem jak to nazwać, i wierzą na przykład w oferty, których nie ma. Okay. Naprawdę są święcie przekonani w jakiś scenariusz, wymyślili sobie jakiś scenariusz, że na przykład, nie wiem, tam strzelam, co mamy, grudzień, no nie wiem, że tam w kwietniu się bije, w KSW, ja. No i tam wymyśliłem sobie i w to wierzę. Tak. I oczywiście to jest fajne pod kątem jakby, wiesz, takiego, nie przyjmuję, nie, tak ma być, jadę w to, wiesz, i jakby determinizmu takiego już daleko posuniętego, czyli jakby wiary w to, że jakby jak ja chcę, to tak ma być, natomiast... Jako menadżer nas mówisz. Tak, mówię to jako menadżer. I bardzo ciężko z tym wygrać, bo ja bardzo często sprowadzam na ziemię takie zapędy, po prostu, na przykład to jest bardzo częste, zawodnicy odrzucają ofertę realną, leżącą na stole na walkę, fajną jakąś tam ofertę, w imię wyimaginowanej oferty, której nie ma i tylko oni wierzą w to, że ona zaraz przyjdzie, nie? Ale jakby nie ma to pokrycia. Marian wie, bo gadamy o tym czasami. Tylko zastanawiam się, czy jest szansa jakakolwiek... I to nie jest wkurzające w sensie, że ja mam o to pretensje czy żale, tylko to jest po prostu ciężkie w pracy, bo ja jestem bardzo takim przyziemnym realistą i ja lubię operować na rzeczach, które są, a nie na rzeczach, które nam się wydają. I często to jest problematyczne, no bo wiesz, jakby zawodnikowi trzeba powiedzieć, że no słuchaj, fajnie, jakby no cieszę się, że masz, nie wiem, ambicję taką czy inną, ale w tym momencie, tu i teraz, na stole leży to. A to, co ty chcesz, na razie to nie istnieje. To po prostu ty to chcesz, ale to nie znaczy, że... Wiesz, jakby zawodnicy często mają takie przekonanie i mówię, ja wiem, że to wynika z charakteru, który jest potrzebny, żeby uprawiać sport, wiesz, na takim mocno zdeterminowanym poziomie, ale myślą, że jakby, że jak oni sobie coś tam wymyślili, to tak ma być i tyle. I tak będzie i koniec, nie? Kropka. Mówisz, że ty bazujesz na timingu przede wszystkim. No, timingu ofertowym zwłaszcza, tak? I jakimś takiej czutce rynku. Natomiast często jest tak, że zawodnicy po prostu wierzą, albo wiesz, no, jakby tak bardzo chcą czegoś, że na przykład ktoś tam gdzieś im powie, że może kiedyś coś i już, wiesz. Dobra, ale nie mówię o sytuacji, gdzie na przykład jest coś na stole, a gość to odrzuca, bo imaginował sobie, że coś będzie. Nie mówię o tym, ale czy na przykład, czy jest szansa, że czasami to mylić trochę z tym, że ktoś po prostu głośno marzy? No nie, bo ja mówię tutaj o właśnie odrzucaniu realnych ofert lub wierzeniu w oferty, które nie istnieją. I oczywiście, tak jak mówisz, marzenia, wspaniała sprawa, no trzeba do czegoś dążyć, zwłaszcza w sporcie, ale wiesz, to wszyscy jesteśmy dorośli i jakby no myślę, że musimy się obracać w jakichś tam realiach. Mam nadzieję, że się Albert na mnie nie obrazisz, ale no mało jest prawdopodobne, żebyś się w następnej walce bił o pas UFC. Są zawodnicy, którzy wierzą w tego typu skalę, wiesz, przeskoku, której nie ma, bo ktoś, nie wiem, albo coś tam powiedział
i oni w to wierzą, albo no, jakby wymyślają sobie sami, jakoś tak wkręcają, żeby mieć ten cel. No, nie wiem, no, jest to sytuacja po prostu, która powoduje duży dyskomfort pracy i mam często wrażenie, że ja jestem odbierany jako ten zły, który zły. Gasi ich tam, wiesz, i życzy im tej gorszej wersji. No, czyli ty zły, nie? ale oczywiście myślę, że w miarę upływu czasu i jakichś rozmów, bo raczej staram się rozmawiać z zawodnikami dużo, to po prostu jakby tłumaczę, o co mi chodzi, tłumaczą oni, o co im chodzi i dochodzimy do konsensusu. Natomiast jest to taka cecha, tendencja jakaś często po prostu utrudniająca pracę i takie funkcjonowanie razem. No, no dobra, ja. Albert się uśmiechnął, jak przeczytał swoje, to czytaj na głos, dawaj. Słuchajcie. A to Albert odpowiada na moje, nie? Jaką część ciała u kobiet najbardziej lubisz? I powiem teraz tak, każdy by chciał, żebym odpowiedział, że twarz. A ja wiem, co to powiesz. Tak, każdy by chciał. Ja pamiętam to pytanie, a tam nie było dwóch opcji do wyboru? Nie, jedna jest. Jedna jest. Dobra, wierzymy. Jedna właściwa. Nie, no dobra, ja powiem troszeczkę tak, tak, no tak jak jest, powiem. No ja najbardziej lubię pupę. Bardziej lubię pupę, lubię kobiecą nóżkę, kobiecy tyłeczek. Czyli od pasa w dół. Ale nie, wszystko musi być na miejscu, ale miałem wybrać jedną, jak to najbardziej lubię. Także, brawo za szczerość, bo już myślałem, że powiesz, że oczy na przykład, ale co oczywiście wiecie, jest możliwe. Oczy tak, są ale... bardzo są ważne, moja żona ma piękne oczy, ale ma też inne wspaniałe zalety. Panowie, lecimy kolejne pytanka, dawajcie, bo tu jeszcze wiecie. Ja mam też powiedzieć o tym. Minęła jeszcze do UFC nie zabraliśmy. Tak, a jeszcze trzeba KSW dokończyć, tak, bo tam tak, było... Tak, kilka ważnych rzeczy się tam działo. Czy dobrze tak zrobić, żeby to nie wylosował tutaj? O kurde, jakieś takie egzystencjalne. Ile kontroli naprawdę masz nad sobą? Ciekawe, czy w mikro, czy w makroskali. Myślę, że w mikroskali mam dosyć sporo, bo myślę, że mogę się określić osobą świadomą. Ale co? ale w makroskali, no to myślę, że człowiek ma raczej mało wpływu na taki świat w makroskali. No jednak żyjemy w jakimś systemie wzajemnych zależności, w jakichś normach społecznych i prawnych, które determinują i większość naszych pewnie zapędów i czy jakiś tam skali możliwości jest mocno temperowana. No. Tak mi się wydaje. Ale w mikroskali myślę, że w miarę no, jakby panuję nad sobą i jestem dosyć samoświadomą osobą, ja. Ale może to tylko moje wrażenie. Ja mam kontrolę taką największą nad sobą, w postaci tego pana. On mnie bardzo kontroluje i przywołuje do porządku. I mu wychodzi, zobaczcie, no, nieźle już jest, nie? Naprawdę. Dobra, teraz jeszcze ja mam z 15 czytać? Lat i będzie naprawdę kozak. 12. Dobra, 12. Ile pieniędzy tak naprawdę potrzebujesz do szczęśliwego życia? Ja nie jestem rozrzutny. O Jezu, dobrze, ja nie wiem. Ale nie... No podaj kwotę. Jako ojciec też, mąż. Dom zbudowałeś. Nie, no jeszcze nie zbudowałem. No to budujesz, dopiero. No to widzisz. Ale no tak, żeby żyć sobie, to myślę, że... Tyle, co pan Glapiński dzisiaj był. No, 1 300 000 brutto rocznie pyknęłoby? Siadłby przepięknie. Nie, no ale tak mi się a wydaje... A miesięcznie? Dyszkę, to jest, uważam, że to jest spoko życie i tak dalej. Tym bardziej nie żyję w stolicy, tak jak wy, tylko żyję w Radomiu. Także pozdrawiam cały Radom i każdemu polecam to miejsce. Dyszka miesięcznie, mając dwóch synów, żonę, to jest okej. Okay. Ciekawe, co mówisz, bo to dosyć oszczędnie powiedziałbym. Ja mówię, mając że dwóch synów na przeżycie. No, ja nie mówię, że zarabiam tyle, ale myślę, że jeśli chodzi o takie normy naszej rodziny, tak okay. żeby dzieciaki, to wydaje mi się, że w dyszce jesteśmy w stanie się zmieścić. Dobra, wróćmy do, bo już dużo czasu minęło, a jeszcze mamy do omówienia kilka walk na KSW. A było gorąco. Tak. Paweł Pawlak, Michał Materla. Uważacie, że Paweł Pawlak zawiódł w tej walce, że powinien bardziej zdominować Materlę? Moim zdaniem nie, no taki jest przede wszystkim styl Pawła. Paweł ma 4 porażki, a nigdy nie został znokautowany. A ja powiem więcej. Czy jesteście w stanie, bo znów to, nie oglądałem akurat tej walki tak idealnie uważnie, ale mi się wydaje, że tam nie było żadnego błędu. Czy jesteśmy w stanie wytknąć jeden błąd Pawła Pawlaka? To co była... więcej, Paweł powiedział, że wyszedł z bardzo poważną kontuzją. Walka była zagrożona. Dużo się mówi o Michale w kontekście kontuzji. Paweł nie jest wcale dużo młodszy od Michała Materli i też miał ogromne problemy ze zdrowiem. Tym bardziej, że Paweł ma jeszcze tą przypadłość z tym kręgosłupem leciowym już dokładnie. Bardzo, bardzo długo.
Wcześniej miał też przypadłość odnośnie samego zdrowia, nawet ten cykl przygotowania go jest pod niego typowo dobrany. Tak. Oraz trzeba, że on potrafi sami tylko trenować czasami raz dziennie. Ma często właśnie paraliż kończyn dolnych. To mu się przydarzyło bodajże we wtorek przed walką, ale mimo wszystko wyszedł do tego pojedynku i uważam, że zaprezentował się świetnie. Poruszanie się, umiejętność trzymania tak walki poza dystansem. Chłodna głowa, bicie z ruchu, przede wszystkim nieszablonowość taka, on kopie naprawdę w różnych kątach, jest front kick, side kick, te front kicki są kopane w bardzo niesygnalizowany sposób. Kakato chyba kopał. Tak, kakato, kolana z wyskoku, po switchach, po zmyłkach, wszystkim bicie z ruchu, bicie wszystkim w różnych kątach. Uważam, że szalenie trudno jest przede wszystkim tak walczyć i utrzymywać tak długą koncentrację przez 5 rund, na tym poziomie, a przede wszystkim trzeba pamiętać, że Michał ma naprawdę czym przyłożyć. Uważam, najlepsza była trzecia runda w wykonaniu Michała i mimo wszystko tam wydawało się, że już wchodzi dobrze w ten pojedynek, a Paweł wyszedł na czwartą rundę i zaczął znowu poruszać się po kole, na boki, bić z ruchu. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja uważam, że Paweł Pawlak zrobił wszystko w tym pojedynku jak najlepiej. Przede wszystkim nie popełniał błędów. A ja mam jeszcze taką zaskakującą co do tej walki konstatację, która może nie dotyczy bezpośrednio Pawła Pawlaka, ale moim zdaniem to jak się pokazał Michał, pokazało, że jest nadzieja na to, że jeszcze parę ładnych walk stoczy, bo naprawdę był w bardzo dobrej formie i 5 rund przewalczył na fajnym tempie, dobrze się ruszał, fajnie pracował w stójce. Pojawiło się pytanie na czacie, czy powinien dostać rewanż z Pudzianem Michał Materna. Ja uważam, że tak. Przepraszam, że nie. No fajnie by było, nie? Myślę, że akurat Michał to jest taki zawodnik i takie nazwisko w KSW, że zasługuje na to, żeby tę drugą szansę dostać, ale nie sądzę, żeby Mariusz chciał jeszcze taki rewanż dać. Chociaż może, nie wiem, w ogóle ciekawe, jakie są plany Mariusza, nie mam pojęcia, jakoś nie słychać od zaplecza o żadnych jego walkach czy powrotach. Nie wiem, czy wy coś tam słyszeliście, może jakieś zakulisowe rzeczy, ale... Jak ktoś miałby słyszeć, to byłbyś pierwszy. Może tak być, ale no generalnie naprawdę nic nie słyszałem o tym, więc ciekawe. A taka myśl, bo oglądając tę walkę, nie dało się nie słyszeć ogromnego dopingu dla Michała Materli. Ja wiem, że to jest Michał Materla, ale myślicie, że KSW sobie poradzi z tym, że tacy mistrzowie prędzej czy później odejdą, takie legendy. No i ciężko jednak zbudować takich zawodników jak Mamet, Michał Materla, Pudzian chociażby. No zawsze się mówiło, że przyjdzie ten czas, gdzie zabraknie Pudziana, Michała, Mameda i Gorzala i że będzie bardzo ciężko, jeśli chodzi o te takie superstars, o takie naprawdę wielkie gwiazdy, które elektryzują do tego stopnia. No ja pamiętam, znaczy są zawodnicy, którzy lokalnie są ogromnymi gwiazdami. Radom jest tego dobrym przykładem, ale taką ogólnopolskie gwiazdy, no to faktycznie to są te cztery nazwiska, takie ogromne i ci zawodnicy, niezależnie czy walczą w Krakowie, czy w Rzeszowie, czy w Szczecinie, czy w Warszawie, zawsze są super oklaskiwani i ja pamiętam, jak wracaliśmy po przerwie z Różalem na walkę w Toruniu, zresztą Marian też na tej samej gali się biłeś, to jak tam ryknęli kibice, jak Różal był na prezentacji, a tam był debiut Artura Szpilki, czyli no mega wyczekana walka i ogromna gwiazda również, ale był debiut Artura Szpilki, był Borys Mańkowski na karcie, też mega popularny zawodnik, był Marian Mistrz, był nie pamiętam kto tam jeszcze, ale no było jeszcze tam naprawdę parę fajnych nazwisk na tej karcie, no i jednak jak ryknęło to na Różala, tak ryknęło, że tam wiesz, wszystkim czapki z hali, w hali pospadały, bo no, mają ci zawodnicy tej starej daty, ci starzy mistrzowie coś w sobie takiego, właśnie Mamet, Michał. Nie wiem, czy aż taka skala zawodników się zbuduje. Być może będzie to też wymagało przemodelowania jakiegoś marketingu i konstrukcji gali, konstrukcji w ogóle firmy od KSW. Pewnie to się trochę już dzieje, bo właśnie te 12 zwiększenie gal, ilości gal, oparcie dużo teraz małych hal, tak? Przecież Nowy Sącz to jest, nie wiem, 1100 osób, 1200, coś takiego, prawda? Nie, tam było, że wchodzi koło trójki są w stanie. Naprawdę? Nowy Sącz? Tak. No nie wiem, gdzie tam byłem, tam nie sądzę. Ale i tak nie jest to bardzo dużo, tak? I tak jak na KSW zawsze się kojarzyło, nie? Atlas Arena, Ego Arena,
Gliwice i tak dalej, te wielkie hale. Teraz mamy hale po właśnie 3-4, ten jakiś Tomaszów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, prawda, jakieś tam inne mniejsze miejscowości, Gorzów Wielkopolski i tak dalej, Lubin. Więc myślę, że to już trochę się dzieje, że ten organizm KSW już się przystosowuje do tego, że zaraz tego nie będzie, no bo faktycznie są nowe gwiazdy, chociażby Marian przecież myślę, że też zyskał dużą sympatię kibiców. No ale też się, mam nadzieję, na mnie nie obrazisz, no nie masz aż takiej rzeszy fanów jak Mamet na przykład, tak? I popularności, więc jakby no faktycznie to jest bardzo ciekawy temat i konia z rzędem temu, kto będzie w stanie przewidzieć, jak to będzie dalej. Ale Albercik, jakbyś może poprawił trochę mikrofon, bo na czacie piszą, że tak, słabo cię słychać. Też dostałem sygnał. No się wstydzi, biedny. Tak. Poprosimy tutaj ewentualnie o wsparcie, bo chyba już w ogóle poleciał. Ale uważam też, że... Poczekaj, Alberto. Dziękowca. Panowie, wesprzecie nas? Nie, to już okej, ja widzę. Ale nie, wypadło ci tam. No tutaj taka kostka, wiesz, bo on jest przyklejony do koszulki w ten sposób. To słuchajcie, może płynnie przejdziemy do Damiana Janikowskiego, tak, i Tomka Romanowskiego. Jedna rzecz, zanim przejdziemy, to szybko powiem swoje słowo, że przede wszystkim u Pawła Pawlaka w walce z Michałem Materlą bardzo mi się podobało, jak Paweł Pawlak poruszał się na nogach. W tej jeszcze kategorii średniej 25 minut cały czas starczył na nogach i zrobił to, co już miał. Tutaj Albert. O, zrobił to, co miał zrobić, tym bardziej, że Materla jest zawsze groźny. I to pomimo, że wygrał z Radkiem Paczuskim, inaczej. Radek Paczuski jest, myślę, lepszym zawodnikiem, ale Materla znokautował go. Pokazuje to, że gość jest cały czas groźny. I Paweł Pawlak jako bardzo doświadczony zawodnik przez całe 25 minut wiedział o tym, ani razu się nie zapomniał. Właśnie taktycznie dobrze ustawiony. Naprawdę nie wszedł na błędu jego. No. Tak. Dobra, przejdziemy do walki. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie, bo powiedziałeś tutaj, czy jesteśmy w stanie zastąpić te gwiazdy. Uważam, że Michał tymi dwoma walkami pokazał, jakiej potrafi być dyspozycji, i uważam, że jeszcze na pewno parę fajnych walk jest w stanie nam dać. Przepraszam, muszę odpowiedzieć na te pytanie. Za to trzymamy kciuki. Jest na czacie, przepraszam, tak szybko. Pytanie. Ja już wiem, o którym mówisz, tak, Marian. Pita Kowalskiego. Co sądzisz o interwencji wielce czcigodnego Grzegorza Brauna? Wszyscy sobie znają, mogą się domyślać, co myślę o tej interwencji. I pomimo, że w pierwszej chwili pomyślałem, że trochę przywariacikował, to jak się bardziej zagłębiłem, co i jak, czym jest ten symbol, który nie jest, ta Hanuka nie jest symbolem religijnym, tylko o coś zupełnie innego chodzi w tym symbolu. I gdy zobaczyłem Brown, co ma w głowie dokładnie, to ostra akcja, ale może czasami jest potrzebna taka, żeby ludzie się dowiedzieli pewnych rzeczy, które normalnie nie chcieliby się dowiedzieć, albo po prostu nie mogą się dowiedzieć. Ja się z jedną rzeczą tylko chyba nie zgodzę, czyli z formą tego wszystkiego, bo co do jakby zamiaru, czy nie wiem jak to nazwać, w ogóle jakieś kulty, czy to religijne, czy około religijne, czy jakieś mniejszościowe, czy no jakiekolwiek w ogóle, to Sejm nie jest od tego, to nie jest w ogóle miejsce do takich rzeczy. I też uważam, że czy w tę, czy w drugą stronę nie powinno to mieć miejsca. Sejm jest od obrad i poważnych spraw związanych z naszym państwem, a nie od tego, żeby tam jacyś ludzie niezwiązani z polityką przychodzili i odprawiali jakiekolwiek obrzędy. Jakiekolwiek, bo to nie ma znaczenia jakie. Czy to jakieś właśnie tam LGBT, inne wynalazki, czy tego typu sytuacje. Natomiast tak sobie myślałem o tym i o formie tego. I to jest, wiesz co, to było nastoletnie, nie? To było takie, to było infantylne. I wiesz co, myślę, że taką lepszą formą też zwrócenia na to uwagi, bo jakby co do treści czy przekazu, który za tym stał, tym czynem, to nawet jestem w stanie się zgodzić. Natomiast co do formy niekoniecznie, bo myślę, że politykowi jednak bardziej wypadało na przykład zrobić przed Sejmem, czy w Sejmie, czy właśnie w tym gmachu, gdzie to stało, co każdy poseł ma prawo, zrobić konferencję prasową i wytłumaczyć ludziom i mediom, dlaczego się z tym nie zgadzamy i tak dalej, wykonać jakiś gest symboliczny, nie wiem, podrzeć zdjęcie tego, czy cokolwiek, i myślę, że to byłoby akceptowalne, a to była taka, kurde, wiesz, trochę szczeniacka akcja gościa, nie wiem, pewnie koło 60, czy nie wiem, ile ma Grzegorz Braun, 50 parę lat pewnie. I,
I to jakoś tak mi nie leży, co, a tak jak mówię, to nie, tylko sama forma. Dwie rzeczy, tylko pytanie, czy... Albert się uśmiecha, ale to nie mów, Mario, tak. Widać było, że on to trochę, były tam emocje, widać było w nim, jak już to zrobił. To jak to pierdzielnęło, to nawet jego zaskoczyło, tak, że zaskoczyło, to tak bardzo. Tak, ale z drugiej strony, przez to, że zrobił taki raban, to naprawdę dużo, do wielu ludzi to dotarło. Jakby tam pogasił je rączkami, czy coś, to by to, no, to każdy miałby to w dupie. Efekt, moim zdaniem, jest totalnie taki efekt na koniec tego wszystkiego. Będzie totalnie odwrotny od zamierzonego, bo teraz no nie wiem, ten symbol, czy ta tradycja odpalania tej Chanuki, świec Chanuki, tak naprawdę zyskała status męczennika tam w tym Sejmie i teraz wszyscy z dumą będą to koło tego chołubić. To chyba tylko w Sejmie. No ale... No koniec końców, chcemy czy nie, to są przedstawiciele naszego narodu. No wiele osób zareagowało bardzo negatywnie. Tak, w tym ja tutaj myślę, też dołożę do pieca, żeby nie było, że tu się nie odzywam. Nie pochwalam tego totalnie. Znaczy tak jak mówię, jakby w ogóle, no, ja to bardziej mnie to rozbawiło, niż tam jakoś przeraziło. Natomiast co do formy, myślę, że można było przyjąć jakąś lepszą. Pewnie mniej skandalizującą, ale no, bardziej przystającą do funkcji posła, któremu... Czy byłby skrajny, czy nie, no jednak płacimy jako obywatele za to, żeby reprezentował jakiś poziom, bo niestety polityka, a zwłaszcza ta międzynarodowa, jest moim zdaniem jakimś takim wzajemną zależnością subtelności i nie w ten sposób się uprawia politykę, po prostu, no to tak jak, no nie wiem, nikt nie wejdzie z tobą do klatki i nie wyjmie, nie wiem, nie schowa w rękawice nożyka i tam jak cię uderzy, to będziesz, wiesz, po prostu tak się nie robi, no w tym miejscu tak się nie robi i tyle, no tak myślę, że takie pryncypia zachowań i norm społecznych jednak powinniśmy zachowywać, a zwłaszcza oni powinni zachowywać, bo sami się pchają na ten świecznik. Panowie, obiecuję, że kiedyś zrobimy taki lifestyle'owy odcinek, pogadamy z Marianem, pytań jest dużo, a jest 22:20, więc lećmy dalej. Jak widzieliście walkę Damiana Jędkowskiego, bo Tomek był duży faworytem, jak rozmawiałem z ludźmi z branży, to mówili, że Tomek Romanowski, W dużym skrócie, bardzo zaimponował mi Damian tym, że wrócił po tych dwóch ciosach. Bardzo mocnych ciosach i pokazał kawał charakteru. Po tym się poznaje zawodnika, że umie walczyć jak nie idzie, a nie tylko jak dobrze idzie. Wspaniały występ, walka życia moim zdaniem. Moim zdaniem najlepsza przede wszystkim walka Gali i też... Tak, walka Gali też. Ale też uważam, że walka życia. Ale też Damian był bardzo nastawiony od samego początku, powiedział, że każdy się cofa, przed Tomkiem on się nie cofał i nawet udawało mu się właśnie na Tomku wywierać presję. Rzeczywiście to, co pokazał, ten charakter, był knockdown, potem drugi raz też został trafiony, aż go zmroziło. Bardzo fajny plan taktyczny, uważam, przygotowany przez trenerów, żeby właśnie tą walkę prowadzić w pozycji Mańkuta. I w momencie, kiedy już ustawił dobrą presję od drugiej rundy, jak zaczął zaprzęgać tam do roboty zapasy, to nie oszukujmy się, no w tym parterze względem Damiana Tomi nie istniał. Przed tym starciem też widziałem Tomiego jako delikatnego faworyta. Oczywiście kciuki całkowicie trzymałem za klubowego kolegę, czyli Damiana i uważam, że Damian dał świetny, widowiskowy pojedynek, pokazał technikę, charakter, ale też nie tylko wolę walki, ale uważam, że umiejętność prowadzenia walki. Walkopas dla Damiana? Ja myślę, że tak. No przede wszystkim ta walka z Pawlakiem była stosunkowo wyrównana. Wcześniejsza tam też udawało się dochodzić do głosu Damianowi. Chyba już nie pamiętam dokładnie punktację, ale tam była 29-28. Już nie chcę wprowadzać w błąd, ale jakoś wydaje mi się, że wiem, że na pewno też udawało się Damianowi i trafiać, i obalać Pawła. To było starcie trzyrundowe. Damian ma teraz fajną serię zwycięstw. No ja na pewno bym sobie życzył, żeby zawalczył teraz następny starcie o pas. Raz jeszcze podbiję grafika numer 7, poproszę, bo tam Tomek dosyć żartobliwie napisał, że będzie barszcz na święta. Tyle tej krwi tam się lało z łuku brwiowego. O, mamy to właśnie. Akurat z żoną oglądałem, jak zobaczyła te obrazki, to była naprawdę pełna podziwu, że tak powiem. No mocno to wygląda. Tak, i grafika numer 8. Nie wiem, czy wiecie. Zapewne tak, że... Połamane, tak? Tak. I lewa, i prawa dłoń Tomka Romanowskiego połamane, więc trochę na niego poczekamy niestety. Szkoda. Najgorsze jest to, że Tomi ma często problem właśnie, w szczególności z tą lewą ręką. Ty masz tak na stałe, nie? Jaką ma? Ja mam... No prawda, no. Ja pokaż, Albert. Skoro tak, to pokazuj do kamery. Czyli ja miałem tą rękę dwa razy operowaną. W tej ręce to miałem tylko tą kość środkową od
tego serdecznego palca, w cudzysłowie, nie połamaną, także tutaj też mam, po prostu mam skróconą kość, bo zrobił mi się staw rzekomy i widzieli mi kawałek kości, tylko ona jest taka krótka i tak narosła, ale teraz się nie łamie. No i Tomek, jeśli nas oglądasz albo będziesz oglądał, to wracaj do zdrowia, bo no, daje dobre walki. Mega. Nasze są one toczone w stójce. To prawda. Nie ma nudy. Nie ma nudy. No, wydaje mi się, że jest najlepiej przenoszącym wśród wszystkich zawodników KSW boks do formuły MMA, jeśli chodzi o takie wymiany w krótkim dystansie i uważam, że bije się bardzo takim niestandardowym dystansie. Ani nie jest to dystans, ani to nie jest półdystans i to naprawdę jest ciężko dla przeciwnika, żeby odczytać wszystkim trajektorię tych uderzeń. Bardzo, bardzo fajnie w stylu Tomiego. Druga wygrana z rzędu Andrzeja Grzebyka. Wcześniej wygrał z Brianem Hoyem, teraz z Feminasem. Czy uważacie, że to jest ten moment, żeby rewanż opaść z Adrianem? Ja uważam, że tak, to się samo, bo tak naprawdę to wiele się mówiło w ogóle przed pomysłem samego zestawienia z Parnasem, że już do tego zestawienia dojdzie Bartosiński Grzebyk. Grzebyk w pierwszym starciu z Bartosińskim poddany Balachom, ale też pamiętamy tą drugą rundę, która się zaczęła, tam Andrzej na początku trafił mocno kontrą, posłał Adriana na deski i ja widzę takie zestawienie w kategorii półśredniej. Pytanko, może Artur, jak oceniasz decyzję sędziowską w walce z Łukasza Harzewskiego, bo tam słyszałem, że duże kontrowersje. No niestety tej walki nie widziałem za dobrze, bo tam tak naprawdę nie wiem, czy łącznie z 3 minuty tej całej walki widziałem, więc nie podejmuję się oceny tego. Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do Andrzeja Grzebyka. Tak, kolejna dobra bardzo walka w jego wykonaniu i widać, że wraca mu ta pewność siebie po tej kontuzji związanej z nogą i fajnie to zaczyna wyglądać. Ale nie przekreślałbym, bo jeszcze w tej kategorii jest Igor Michaliszyn, który moim zdaniem ma wszystko, żeby tym mistrzem zostać. Teraz zdrowotnie jest, w ogóle już wszystko jest wyprostowane, mamy już termin, wszystko. Nie, na Instagramie już więc, tak, więc będzie teraz mocno już wszystko szło do przodu. No i mam nadzieję, że zrobimy teraz walkę taką, nazwijmy to powrotową, czyli no niestety już nie wrócimy do pomysłu teraz na szybko z Andrzejem Grzebykiem, no bo dopiero co walczył, a my już chwilkę wcześniej mieliśmy termin wyznaczony. Natomiast mam nadzieję, że zrobimy tą walkę powrotową i następna to już będzie się kręciła w okolicach albo pierwszego miejsca, albo pas. A to, przepraszam, jaki to termin teraz? Igora Michaliszyna? No nie mogę zdradzić, okay. Ale szybko. Czyli jest szansa, że z Arturem Szczepaniakiem? Nie, to nie będzie ten przeciwnik. Przynajmniej na razie, bo inaczej, mamy termin. Przeciwnik dostał zapytanie o walkę, natomiast już od tygodnia nie odpowiada, czy przyjmuje tą walkę, więc no, na razie nie chodzi o Szczepaniaka. Tak, na razie nie chodzi o Szczepaniaka, no ale zobaczymy. No zobaczymy. Albert, jeszcze chciałem się dopytać, jak widziałeś decyzję sędziowską w walce Harzewskiego z Miro? Mogę być subiektywny, no bo kibicowałem też Haremu. Mi się wydawało, że Harry wygrał ten pojedynek, ale słyszymy, że te przepisy też się zmieniają, bo tam rzeczywiście był knockdown, ale miałem takie wrażenie, że dostał knockdown, ale jakby na skutek tego knockdownu nic zbyt wiele wynikało, że Harry jakby kontynuował tą ofensywę zapaśniczą, było dużo klinczu, ale też był aktywny w tym klinczu. Uważam, że bardzo równy przede wszystkim pojedynek, na pewno nie jestem w stanie się zgodzić tam 30-27, no nie wiem, musiałbym też na spokojnie obejrzeć jeszcze raz ten pojedynek, ale świetna postawa Willi, bardzo dobrze bił przede wszystkim na tych kontrach, następnym też dużo obrażeń serwował Harzewskiemu w klinczu, no ale ja po prostu widziałem, może subiektywnie, że walka bardzo równa, no ale delikatnie na korzyść Harzewskiego. Przejdźmy do UFC. A ty, Mariana, tak, bo rozgadaliśmy się. Szczerze? No. Kurde, no dobra, muszę powiedzieć, bo oglądaliśmy tą galę w Skrze. Była taka połączona z Wigilią i ja nigdy nie piję, a był tam Mateusz Makarowski. I co chwila do mnie pochodził i Marian. Z twardej głowy. Tak, i podchodził i Marian, jeszcze jednego. I wypiłem tam trochę tej wody i kurczę, dawno nie byłem tak pijany. Rozmazany obraz. To tak, był taki swój od Marian? Bo ty jeśli chodzi o piłeś alkohol. Nie. W czasach liceum tam z kilka razy byłem pijany w życiu, tak dosyć mocno. Ale rzeczywiście od 10 lat nie byłem tak pijany jak w sobotę. Czy makarona?
Przez makarona i dzięki niemu, więc akurat tej walki, kurczę, no nie nadrobiłem, więc muszę akurat się przyznać, że niestety nie sprawdziłem tego, więc ciężko mi powiedzieć, po prostu widzę, że jest w internecie duże kontrowersje na temat. No muszę obejrzeć też na spokojnie, bo no to, wiadomo, oglądałem na gorąco i na pewno obejrzę jeszcze raz tą walkę. A też z mojej perspektywy tak, w piątek był Strife, w sobotę KSW, a w niedzielę nadrabiałem całe UFC, więc po prostu nie było kiedy tego zmieścić. To Marian, szybko. Tak, UFC 296, Leon Edwards kontrakt pokonał jednogłośną decyzją Colby'ego Covingtona i to jakbym mógł szybko powiedzieć, no to Covington poniżej oczekiwań. No takiego zjazdu formy dawno nie widziałem, półtora roku się nie bił, więc można gdzieś tam powiedzieć, że była tarca, ale był wolny, był przewidywalny, jak kopał, to widać było to z kilometra, że kopie nawet w kotłach zapaśniczych potrafił przegrywać, kilka razy go Edwards wywracał i nie podobało mi się, jak bardzo lubię Covingtona, bo jest pojebem, to nie podobało mi się, tylko piątą rundę wygrał i wstał, podniósł ręce, tak jak Pardas wskoczył na klatkę, to on podniósł ręce i że to wygrał, a tam w ogóle nie było opcji, żeby on to wygrał i jeszcze gada w wywiadach, że ta decyzja na niego, więc nie wiem, o co tam chodzi, ale jeszcze ważna rzecz, że jak patrzyłem na Edwardsa i Covingtona, to pomyślałem sobie, oni nie są najlepsi w tej kategorii wagowej. Wydaje mi się, że już jest lepszy, może być lepszy Burns, może być lepszy Belal Muhammad i może być lepszy Shakhat Rachmanow, który tak na marginesie... Nie doszły rywal Bartka, tak. Całe przygotowania pod niego były zrobione już, no, ale później COVID, pandemia, odwołana gala. To miał być debiut Rachmanowa, nie? Chyba. Kurczę, chyba nie. Jako mistrz M1 przechodził. Wydaje mi się, że już miał jedną walkę, ale to było tak dawno temu, że aż tak nie założę się o to, ale wydaje mi się, że już miał jedną walkę w UFC. Aleksander Pantoja obronił pas w walce z Brandonem Royvalem. Tak jak mówiliśmy, Rachmanow pokonał Stevena Thompsona. I co ciekawe, podobno Rachmanow miał kontuzję, tak na marginesie, ale w ogóle nie chciał nawiązywać walki z Thompsonem w stójce, tylko wywracał go i dopiął swego w drugiej rundzie, dusząc go za plecami. Wygrana Paddy'ego Pimbleta, pokonał jednogłośną decyzją Tony'ego Fergusona i też taka walka, ciężko się na to patrzyło, bo ten Pimblet wjeżdża tam, dostaje gości średnich, jak dostał dobrego Gordona, to go Gordona oszukali, a teraz został Fergusona, który... Ten Ferguson już tak się słabo bije, no, że... Paddy Pimblett podobno generuje kosmiczną sprzedaż, zwłaszcza na rynku brytyjskim, więc nie dziwi mnie to. W ogóle trzeba pamiętać, że to nie są jakieś związkowe zawody czy igrzyska olimpijskie, tylko to jest po prostu biznes. No on powiedział po gali, że Dana, zrób galę w jego rodzinnym mieście, on jest chyba z Liverpoolu, że tam 60 tysięcy miejsc jakby sprzeda easy, więc... Ale ja w to wierzę. No, wiem, też rozmawiam dużo z matchmakerem Cage Warriors i po prostu wiem od niego, że faktycznie ten chłopak ma kosmiczną moc sprzedażową i jest tam naprawdę wielką gwiazdą. Także no, nie dziwi mnie, że układają wszystko pod niego. No. Mocna walka w kategorii piórkowej. Josh Emmett brutalnie znokautował Bryce'a Mitchella. Zaprosimy go na boksera. Emmetta? Też były takie tutaj na czacie. Proszę. Jeden z najbardziej niedocenianych zawodników, w ogóle mi się wydaje. Josh Emmett zawsze uważałem, że jest mega mocny i jakoś tak w ogóle o nim nigdy nie było słychać za bardzo. Może po prostu nie pobudza kibiców jakoś tak super, ale uważam, że jest przemocnym zawodnikiem. Cody Garbrandt wygrał, znokautował Briana Kelechera. Też... fajnie widzieć Cody'ego Garbrandta, który wygrywa. Ariany Lipski wygrała swój pojedynek, też mocny gość z kategorii, to jest 125? Zawsze jej kibicuję. Lipski, tak? Ja też. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Mieliśmy kiedyś szatnię razem na KSW. Ona walczyła z Argentynką, której teraz już nazwiska nie pamiętam. Chyba to była jej ostatnia walka w KSW i pamiętam, że Arian wychodziła do tej walki z gorączką i była bardzo chora. Kroplówki oczywiście wcześniej i tak dalej, wszystko, żeby w miarę tam się czuła i cały czas siedziała w szatni, tylko dmuchała nos, żeby cały czas miała katar, takie łzawe oczy, wiesz, jak ktoś jest chory, takie łzawe oczy, bo mi jej tak szkoda po prostu i wyszła decyzją, wygrała tą walkę po takiej nie za dobrej walce, ale jakoś tam udało jej się wygrać. I pamiętam, że tak mi strasznie było szkoda i taką sympatię jakoś mam do niej od tamtego czasu. No ale tak da się lubić i widzę, że też kibice polscy też mają sentyment do niej. Tak. Gość jest taki Tagir Ulanbekov,
To jest kategoria musza? Chyba musza, 125. Ja nie znam. Dobry gość. Kolejny prawdopodobnie Czeczen albo Dagestanie, ciężko powiedzieć. Zwycięstwo Andre Filiego i zwycięstwo w wadze ciężkiej Szamila Gazjewa, który ma już 12 zwycięstw rzędu, jest niepokonany, też dobrze się zapowiada. I już na koniec. Na koniec. Takie smaczki, powiedzmy, tak, dwie jest. Gale. Podasz numerek, jaki to jest, bo mi się padł telefon. Już tutaj podaję. Gala Can Fight w Turcji, Ali Bekrasulow, czyli zawodnik... Numer 9, poprosimy o grafikę numer 9. Zawodnik reprezentujący Turcję, ale to jest zawodnik z Dagestanu, pokonał niestety Czarka Oleksiczuka jednogłośną decyzją. No mocny zapaśnik zdominował fizycznie niestety Czarka. Szkoda, bo dobra seria i... Ale on jest tak młody, że to jeszcze zaprocentuje. Mieliśmy też galę Hybrid MMA 2. I tutaj numer 10. Warto odnotować, Daniel Skibiński wraca na zwycięską ścieżkę, wygrywając z Rodriguezem. Też powrót Krzyśka Kułaka, wygrał z Maciejem Wejsz. Krzysiu Kułak, model. Ostatni raz go widziałem chyba na walce z tobą, Albert. Więc... A tak, no rzeczywiście. I mamy jedną zapowiedź walki, która no myślę, że może być ciekawa. Też podasz może graficzkę? Chodzi o walkę na zasadach boksu. Mamet Kalidrow kontra Adamek. Jak to widzicie? Jak to skomentujecie? I o co chodzi, że KSW robi galę jakąś taką dodatkową? Mi się wydaje, że po prostu no, była walka do zorganizowania. Chcieli jakby, nie wiem, zrobić coś dodatkowego. Ja też zastanawiam się, bo kiedyś też mówili, że nie będzie innej formuły już na galach KSW, dlatego początkowo byłem zaskoczony. Ja jedynie, może jakbym bardziej się cieszył, jakby to było jeszcze w małych rękawicach, ale no wiem, że to będzie w normalnych rękawicach. A ogólnie sama walka, no spoko, na pewno obejrzę i też będę się interesował, bo jestem dużym fanem Ameda i tak samo Tomka Adamka. Także no gala fajna, fajne zestawienie. Ciekawi mnie jedynie, ile to będzie rund i no ciekaw jestem, jak w ogóle Mamet odnajdzie się w formule bokserskiej. Jakiś Artur przecieki, jak ma wyglądać ta gala? Ja coś wiem więcej, ale no nie mogę zdradzać. Wiem, ile rund będzie. Na pewno tanka będzie, tak. Rękawice pięściarskie. Jestem w ogóle zaskoczony, że jest to w dużych rękawicach, bo wydawało mi się, że jakby skoro płaszczyzna jest Tomka, to chociaż te łapki będą Mameda i to jakoś by równoważyło moc. Inaczej, na pewno byłby to duży, duży atut dla Mameda. Szkoda, że tak nie jest. Natomiast no, sportowo nie umiem tego kurczę ocenić, bo nie jestem ekspertem od pięściarstwa i trochę byłoby mi ciężko. Nie wiem też, w jakiej formie jest Tomasz Adamek. No, na pewno jak byłby w tej swojej, kiedy zdobył najwyższe laury w boksie, no to myślę, że byłoby bardzo ciężko. Natomiast teraz no, Mamet jest Mamedem, on może zrobić wszystko. Jak ktoś ma dokonać czegoś niesamowitego, to na pewno jest to Mamet. Będę mu kibicował, Tomka nie znam, Mameda znam, bardzo go lubię, jest przewspaniałą postacią naszego sportu i życzę mu, żeby wygrał z tak wielkim nazwiskiem w jego płaszczyźnie, w jego rękawicach, to byłoby coś niesamowitego. No ale wiem, że na tej gali będzie dużo fajnych atrakcji różnych, w różnych innych formułach też. To będzie 47 lat też. To już 5 lat nie walczył. I co ciekawe, miał być fame. Ale no wiadomo, dlaczego jest teraz w KSW i myślę, że dobrze. No ale tak patrzę na to i tak sobie myślę, to się nie ma prawa nie sprzedać. No to jest coś, co kupią pewnie tak. I ludzie z pokolenia, nawet może naszych rodziców, bo pamiętają pewnie Tomka Adamka i ten kibic pięściarski jest dużo starszym kibicem, więc myślę, że wynik sprzedażowy będzie bardzo dobry. Panie Marianie, bijemy rekord odcinka, więc kończymy. Dobra, już. Ostatnie pytanie do Artura. Ostatnie pytanie. To już totalnie tylko takie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje u Ciebie w teamie. Chciałem zapytać o Igora, ale to już wiemy. Jeszcze 4 nazwiska. Co się dzieje z Karoliną Owczarz? No, mamy datę, no. Jest data. Tak. Nie ma jeszcze przeciwniczki, ale jest data. Dobra. Daniel Omielanczuk? No, też jest data. Dostaliśmy ofertę, to zabawne, bo te freaky się same napędzają. Dostaliśmy teraz jeszcze ofertę z innej organizacji freakowej. Jakieś głośne nazwisko w tym tak, świecie. Myślę, tak? Że tak, bo nawet słyszałem, ale to już jak ja słyszałem, to znaczy naprawdę musi być głośne. No, ale oferta finansowa nie jest taka, jakbyśmy się spodziewali, więc no, na razie zawieszona jest rozmowa.
Okay. Ale Cloud się nie zamknęło, powiedział, że skoro nie koliduje z terminem walki w Cloud, to niech sobie Daniel zarabia, niech walczy. Więc bardzo miłe podejście i takie naprawdę niezaborcze, więc doceniam. Natomiast no, oferta na razie jeszcze nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Dwa ostatnie nazwiska. Izo Ugonoch. Wziął ślub wczoraj. No okej. Okay. Gratulowałem mu dzisiaj. Raz jeszcze gratulujemy. Tak. I ostatnie Akop Szostak. Czy będzie się bił, czy nie? Nie, Akop teraz został wykładowcą akademickim, będzie chciał robić doktorat. Właśnie też jestem zaskoczony. Ale wiesz, te jego tematy różne. Więc tak, bardzo go to jara. Widzę, że idzie w to całym sobą. On ma taką fajną cechę, że naprawdę jak się czemuś poświęca, to no to po prostu w 100% i gada tylko o tym. Widujemy się dosyć regularnie z naszymi kobietami, jeszcze tak we czwórkę, to dosyć często wychodzimy coś zjeść, jakiegoś wieczornego małego drinka i no widzę, że on tym żyje naprawdę, że go to pochłonęło i jakieś ogromne plany z tym związane, no ale to tak jak mówię, więc myślę, że nie będzie już wracał do klatki, aczkolwiek znów, no jak spadnie jakaś oferta z kosmosu, to czemu nie? Rozgadaliśmy się dzisiaj, ale ciężko było tych tematów nie omówić, a pewnie tradycyjnie moglibyśmy całą noc jeszcze rozmawiać, chociażby o twojej walce w Paryżu, Marian. Dzięki serdeczne. Jeśli do niej dojdzie, bo... Trzymamy kciuki, myślę, że wszyscy. Tutaj musimy włączyć to deterministyczne myślenie. Że... Tak jest. Ma tak być. Albert Odzimkowski. Dziękuję bardzo. Artur Ostaszewski. Dziękuję, miło było być po tej stronie. Marian Dziółkowski, Filip Lewandowski. Dzięki serdeczne, widzimy się za tydzień.